Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że mnie słychać. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu Klubu Gazety Polskiej im. Ofiar Komunizmu oraz patronatu honorowego, jak i zawsze spróbuję nad naszymi spotkaniami pani wicemarszałek Senatu Maria Koc, którą bardzo serdecznie witam. Proszę Państwa, a dzisiaj po 5 latach i 2 miesiącach ponownie gościmy w Węgrowie pana już doktora Pawła Zyzaka. Pawle, gratuluję bardzo. Wszyscy wiemy o tym, jak dużo nienawiści media targowickie, wtedy będące u władzy, wylały na Twoją osobę za tą oto pracę magisterską, którą Paweł obronił w roku 2000 bodajże 8 na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem profesora Andrzeja Nowaka. Proszę Państwa, no minęło lat 7. Pan Paweł Zyzak już jest doktorem nauk humanistycznych, a to jest jego praca doktorska. Fragment, Pawle, tak? Jakiś, to znaczy to jest całość, a praca doktorska jest tylko fragmentem. Paweł jako pierwszy historyk w Polsce opisał historię Polski XX wieku oczami amerykańskich związków zawodowych, największej centrali amerykańskiej. Parę zdań o niej opowie. Praca jest wyjątkowa i o tyle niesamowita i nowoczesna, gdyż w tej książce chodzi o pieniądze. I tak jak z Pawłem rozmawiałem przed rozpoczęciem, to wyjaśnił mi taką rzecz fundamentalną. Powiedział: Andrzeju, słuchaj, te wszystkie zdrady, jakie działy się w obozie solidarnościowym i dzieją teraz, to, że powiedzmy Fraseniuk w roku 1985 był do ciebie bohaterem narodowym, a dzisiaj stoi na czele obozu Targowicy, to nie są żadne kwestie tajnej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, tylko po prostu kwestie pieniędzy. W tym Paweł upatruje ześwinienie się niektórych, przynajmniej części naszych elit politycznych. Paweł, konwencja tak jak zwykle, proszę Państwa, ja sobie z naszym autorem troszeczkę na temat książki porozmawiam. Mam, Paweł, nadzieję, że tak jak żeśmy we dwóch ustalili, jeżeli się Państwo będą pytać o Twoje pierwsze dzieła i o ocenę obecnej sytuacji politycznej, to w swojej wiedzy, prawda, to ocenisz i przekażesz nam, jakie są Twoje spostrzeżenia. Proszę Państwa, żeby zareklamować pozycję nową naukową, przeczytam, Pawle, jedno rozbudowanie zdanie z recenzji i poproszę o skomentowanie tych nazwisk, które tutaj padło, które tutaj padły, ale zanim tego dokonam, to takie pytanie może przedwstępne. W styczniu 2016 roku, gdy tą książkę reklamowałeś w telewizji Republika, to tam padło zdanie ze strony Twojej, brzmiało ono w ten sposób: bardzo się źle stało, że George Bush został prezydentem. To 16 stycznia. Powiedziałeś, że to był zły wybór. Chodzi o prezydenta Busha juniora. Jeżeli byś mógł... Seniora. Odpowiedz nam, dlaczego tak według Ciebie jest. Teraz fragment recenzji. Uważam, że bardzo godny tego dzieła. Korzystając z naukowego instrumentarium, pan Paweł Zyzak opisuje kontrowersyjną rolę, jaką odegrali doradcy Wałęsy, na przykład Garemek, czy polityczny duet Zbigniewa Brzezińskiego i Jana Nowaka-Jeziorońskiego. Odtwarza sieć kontaktów i powiązań Jerzego Mileckiego, Mirosława Chojeckiego, Bogdana Borusewicza, Józefa Glempa, Davida Rockefellera, George'a Sorosza, Williama Casseya i wielu innych wpływowych osób. Pawle, ja może wystąpię tutaj w roli nie historyka i nauczyciela historii, a może troszeczkę etyka. I powiedzmy mniej w tyle głowy w to, że ja tego przedmiotu nauczam. Ja, Pawle, politykę pojmuję jako walkę dobra ze złem, tak jak to pojmowała Anna Walentynowicz, która była jeżeli postacią wzorową, jeżeli naprawdę chodzi o zachowania patriotyczne czy jakieś, nie wiem, prospołeczne. Pawle, jeżeli podzielimy politykę w ten sposób, że Anna Walentynowicz reprezentuje w niej dobro, to rozumiem, że tutaj ci wymienieni ludzie reprezentują zło. Odegrali kontrowersyjną rolę. Mógłbyś parę zdań powiedzieć. Jest tutaj 10 nazwisk, po każdym po 2 minuty, może po 3.
No tak ja to odbieram, prawda? No nie jest to pochlebne zdanie. No rola dla mnie kontrowersyjna to jest rola zła. Może inaczej. Czy powiedzmy te postacie odegrały negatywną rolę w naszych dziejach? Jak to jest opisane w tej książce? Pozwolę najpierw, że przywitam się z Państwem, z Tobą również oficjalnie. Dziękuję za zaproszenie do Węgrowa. Rzeczywiście jest to nasze trzecie spotkanie, tak? Po kilku latach. Międzyokres, który spędziłem poza Węgrowem, wykorzystałem na to, żeby napisać tą grubą książkę. Jest to synteza no, pewnego ogroma materiału rzeczywiście, które opracowywałem, setek tysięcy dokumentów. Synteza dlatego, że znajdzie się Państwo w niej najbardziej krwiste wnioski i opis wzajemnych powiązań między różnymi ośrodkami w Polsce i na Zachodzie, no i wzajemnych powiązań między ośrodkami w Polsce i na Zachodzie. Jest to książka, którą można by określić mianem historii makro. Jeżeli przykładowo książkę o Lechu Wałęsie można postrzegać jako książkę mikrohistorię naszej rzeczywistości solidarnościowej lat 80., to książka Efekt Domina jest to spojrzenie globalne na to, co się działo w Polsce. I bardzo trudno jest zrozumieć, dlaczego Lech Wałęsa, dlaczego Bronisław Geremek, o którym wspomniałeś, nie znając tego, co się działo na Zachodzie i nie wiedząc, jaki wpływ Zachód miał na to, co się działo w Polsce. No, wpływ był zasadniczy i przepotężny. To tam się między mocarstwami, ze Związkiem Sowieckim i Stanami Zjednoczonymi wykluwała polityka względem Polski i tam decydowały się losy ruchu Solidarność. Stąd ogromna rola amerykańskiej centrali związkowej FOCIO, która swego czasu w latach 50., 60., 70. i 80. była bardzo ważnym i potężnym czynnikiem w amerykańskiej polityce wewnętrznej i miała siłę wpływania na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Lane Kirkland decydował o tym, kto będzie sekretarzem pracy w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj o tym, kto decyduje sekretarzem, kto będzie sekretarzem pracy, sekretarzem stanu i tak dalej, decydują inne lobby, inne środowiska, mniej transparentne niż amerykańskie związki zawodowe, czy w ogóle związki zawodowe. No, związki zawodowe z zasady są organizacją oddolną, są organizacją społeczną. Choćby dlatego można je postrzegać jako czynnik bardzo potrzebny i czynnik, bez którego może dochodzić w polityce wewnętrznej kraju do wielu wynaturzeń. Amerykańskie związki zawodowe kiedyś były takim czynnikiem równoważącym wpływy innych silnych ośrodków, silnych lobby, takich jak choćby finansjera amerykańska, finansjera nowojorska. Silnym reprezentantem tejże finansjery był David Rockefeller, który swego czasu zainwestował w Polsce ogromne pieniądze w polskie surowce, a także w kredyty. Bank Davida Rockefellera, Chase Manhattan Bank, był jednym z banków, które finansowały, kredytowały rząd Edwarda Gierka. Stąd też David Rockefeller miał swój interes w tym, żeby kreować w Polsce politykę i kreować to, kto w tej polityce będzie odgrywał znaczenie. Kto będzie liderem Solidarności i jaka będzie polityka Solidarności względem obozu komunistów, chociażby. Jeżeli chodzi o nazwiska, które tutaj wymieniliśmy, nazwiska Bronisława Geremka, Lecha Wałęsy, Zbigniewa Brzezińskiego, Jana Nowaka, to są osoby, które tworzyły pewien pomost między Zachodem i Wschodem, między Stanami Zjednoczonymi i Polską. Zbigniew Brzeziński reprezentował obóz właśnie Davida Rockefellera. A to dzięki Davidowi Rockefellerowi zaistniał w amerykańskiej polityce. Za jego pieniądze zbudował bardzo słynną komisję trójstronną, która miała łączyć interesy Japonii, Europy, inaczej, elit japońskich, europejskich i amerykańskich. Poprzez to narzędzie, poprzez komisję trójstronną wpływać na bieg rzeczy, tak? Ktoś mówił kiedyś ładnie na pokój na świecie. I Jan Nowak-Jeziorański to postać bardzo znana, która w naszych dziejach zasłynęła jako dyrektor Radia Wolna Europa. Później już Jan Nowak-Jeziorański zadbał o to, żeby znano go również jako wielkiego emisariusza rządu emigracyjnego.
Tych emisariuszy było dużo więcej. Jan Nowak bardzo skutecznie i konsekwentnie dbał o to, żeby pamiętano głównie jego. Rywalizował na Zachodzie z Janem Karskim i to dosyć brutalnie. Dbał o to, żeby wpływy Karskiego na bieg spraw w Polsce były jak najmniejszej. Ale Jan Nowak dbał także o to, żeby generalnie ośrodki niepodległościowe wśród emigracji, takie jakby kultura paryska, takie jak powstające później ośrodki solidarnościowe, interpretowały politykę solidarnościową przez pryzmat interesu pewnych środowisk. Jakie to były środowiska? No więc Jan Nowak-Jeziorański bardzo zaprzyjaźnił się swego czasu ze Zbigniewem Brzezińskim, czyli człowiekiem reprezentującym ośrodek Davida Rockefellera. I wykorzystując swoją legendę, swoje kontakty z różnymi znanymi Polakami, no przecież jako szef Radia Wolna Europa podejmował, gościł u siebie wielu wybitnych działaczy, prawda, takich jak chociażby Adam Michnik, ale i tu również przedstawicieli jakby drugiej strony naszej sceny opozycyjnej, czyli na przykład kogo by to Państwo wymienić z tych znanych działaczy. No właśnie, z tym bywa czasami problem, bo jak się szuka osób, które z tego drugiego jakby pnia Solidarności czy opozycji wędrowały po Europie, to bardzo ciężko znaleźć takie postacie. To bardzo charakterystyczne dla polityki rządu komunistycznego wobec opozycji w Polsce, prawda? Kto wyjeżdżał na Zachód, kto się z kim spotykał. Dopiero w okresie Solidarności, karnawału Solidarności, wielu działaczy, także z tej drugiej strony niepodległościowej, wielu działaczy związkowych uważanych za ekstremistów podróżowało po Zachodzie i podejmowały tam różnego rodzaju kontakty, które są tutaj opisane na kartkach tej książki. Jeżeli chodzi o nazwisko Bogdana Borusewicza i wspomnianego przez ciebie Frasyniuka, są to osoby, które były uważane swego czasu przez obóz komunistyczny za wywrotowców, za ekstremistów, ludzi, którzy sabotują politykę porozumienia, ale to się skończyło po 1986 roku, kiedy niejako podziemie solidarnościowe, takie mainstreamowe, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, przestało istnieć. Był to również jeden z celów polityki Davida Rockefellera, a poprzez niego Jana Nowaka i Zbigniewa Brzezińskiego, żeby wreszcie skończyło się sabotowanie polityki porozumienia i Solidarność już naziemna, czyli taka akceptowalna, zjadliwa dla komunistów mogła usiąść do stołu rozmów. William Casey to szef CIA, to jest dyrektor centrali, amerykańskiej centrali wywiadowczej, który no niestety stracił swoje wpływy w drugiej połowie lat 80. i to jest część odpowiedzi na twoje pytanie, dlaczego George Bush był osobą, która przyczyniła się do tego, że źle się sprawy potoczyły w Polsce, o czym wspominałem rzeczywiście w telewizji Republika. Mówiłem o tym, że źle się zdarzyło, że akurat pod Bushem zachodziła transformacja ustrojowa w Polsce. No był to człowiek, który reprezentował, jak się później okazało, czym przekonał się nawet sam Ronald Reagan, stronnictwo umiarkowane w obozie rządowym Ronalda Reagana. Bliżej mu było do polityki Davida Rockefellera, który miał bardzo silne wpływy, a i to dziś ma silne wpływy, jest to człowiek wciąż żyjący, na to, co się dzieje w Departamencie Stanu. William Casey należał akurat do obozu Jastrzębi. Wespół na przykład z National Security Advisor, czyli z doradcą do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, admirałem Poindexterem. To jest to samo stanowisko, które swego czasu okupował Zbigniew Brzeziński. Także rozumiecie Państwo, że to jest bardzo wpływowe stanowisko. Jeżeli Państwo interpretujecie współczesną politykę amerykańską, to patrzcie sobie zawsze, kto jest National Security Advisor. Jest to człowiek, który ma bezpośredni dostęp do ucha prezydenta. To jest człowiek, który niemal mieszka z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Natomiast Departament Stanu jest jakby osobna instytucja. O wiele łatwiej jest wymienić szefa Departamentu Stanu, szefa dyplomacji w Stanach Zjednoczonych, niż wpłynąć na to, żeby prezydent zmienił swojego doradcę do spraw bezpieczeństwa. Są to zwykle osoby bardzo zaufane. Znaczy tutaj Ronald Reagan był akurat wyjątkiem, bardzo często zmieniał tych swoich doradców. Świadczy to o tym po prostu, że był silnym przywódcą i chciał mieć decydujący wpływ na bieg wydarzeń w Polsce. A obecnie kto jest tą postacią przy Donaldzie Trumpie? Czy nam to dobrze wróży? Nie wróży nam to dobrze. Jest to niejaki generał Flynn. Jest to obóz prorosyjski w polityce Stanów Zjednoczonych.
Zresztą drugą taką bardzo wpływową osobą przy uchu Donalda Trumpa jest, Steve Bannon. Jest to człowiek, który wymyślił taki znany w Stanach Zjednoczonych, coraz bardziej znany portal Breitbart. Breitbart to jest, jeżeli chodzi o profil polityczny, coś, co określilibyśmy jako narodowa prawica. Coś nowego, prawda? Jeżeli chodzi o Partię Republikańską, generalnie obóz prawicowy. Znaczy, coś takiego zawsze istniało w polityce amerykańskiej, ale nigdy nie miało większego wpływu na Partię Republikańską. To się od jakiegoś czasu zmieniło i to ewoluuje, te wpływy ewoluują. No, Donald Trump nie potrafił skutecznie podczas kampanii wyborczej odciąć się od wpływu, od poparcia, które udzielali mu przedstawiciele środowisk White Supremacy, czyli takich, no jakbyśmy to określili, takich nacjonalistów amerykańskich, prawda, w kierunku Ku Klux Klan. Więc wyobrażacie sobie Państwo, jakie zmiany zachodzą w samej Partii Republikańskiej. Po prostu Donald Trump nie miał poparcia mainstreamu Partii Republikańskiej, mainstreamu, w którym wiodącą rolę odgrywało, czy odgrywa wciąż klan Bushów. To się ostatnimi czasy zmieniło, doszło do pewnego porozumienia i chociażby szef Departamentu Stanu, Rex Tillerson, został wybrany w porozumieniu z klanem Bushów. Jest to propozycja, którą Trumpowi przyniosła Condoleezza Rice. I tenże pan, mimo że jest prorosyjski, wywodzi się jednak ze środowiska szeroko pojętego Davida Rockefellera. To jest były szef ExxonMobil, a ExxonMobil to jest w przeszłości Standard Oil, prawda? Czyli to jest ten koncept, na którym rodzina Rockefeller zbudowała swoją fortunę. Także jeżeli chodzi o doradcę do spraw bezpieczeństwa i Bannona, który jest takim, a porównalibyśmy go, jeżeli chodzi o postacie w światowej polityce, do Le Pena, do liderów Jobbiku, to jest obóz prorosyjski, który póki co nie wróży nam niczego dobrego. Prawda? Natomiast, co też gdzie indziej przy innej okazji zaznaczyłem, zamykają się być może jedne drzwi, nie wiadomo na jaki okres czasu, ale otwierają się inne drzwi i być może powinniśmy poszukiwać jako społeczeństwo, jako politycy, prawda, innych dróg, żeby ratować swoją podmiotowość. Pawle, twoją pracę bardzo wysoko ocenił, a wiem to z korespondencji SMS-owej, profesor Sławomir Cęckiewicz, zapytany kiedyś w jednym z wywiadów już w mediach po 2015 roku, po zwycięstwie Prawa i Solidarności w wyborach parlamentarnych, kto jego zdaniem przyczynił się do obalenia komunizmu, a twoja książka o tym traktuje, pod tytuł Czy Ameryka obaliła komunizm w Polsce, wymienił trzy postacie, jednego Amerykanina i dwóch Polaków, Jana Pawła II, Ronalda Reagana i pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Czy się z tą opinią zgadzasz i kogo byś jeszcze do tej szlachetnej listy dołożył? To będzie bardzo szeroka lista. Polityka amerykańska jest bardzo skomplikowana. Jak Państwo zobaczycie na kartkach tej książki, ta dynamika była bardzo dynamiczna, że tak powiem. Zmieniała się bardzo. Wspomniałem chociażby o Bushu, a wiceprezydencie Bushu, który uzyskał bardzo duży wpływ na politykę Reagana w drugiej połowie lat 80. wskutek kilku czynników, nie jednego czynnika. Mianowicie, po pierwsze, była to afera Iran-Contras, która, że tak powiem kolokwialnie, wykosiła jastrzębiem z takiego pierwszego szeregu ludzi, którzy wpływają na politykę. Mianowicie wszyscy oni powędrowali przed komisję kongresową, żeby zeznawać w tejże sprawie. To jest wspomniany Poindexter, to jest William Casey, który no, niestety w tym okresie zmarł, także nie wytrzymał tego napięcia, które towarzyszyło tej sprawie. To jest także Caspar Weinberger, szef Pentagonu, czyli Departamentu Obrony. Oni wszyscy stracili swoje wpływy, zyskali je natomiast przedstawiciele Departamentu Stanu, Schultz i właśnie wspomniany wiceprezydent George Bush, tak, który się ujawnił jako człowiek, który ma aspirację, żeby kreować, już przejmować tą pałeczkę z rąk Ronalda Reagana. No, drugi taki czynnik, który wpływał na to, że się zmieniła dynamika, to zdrowie Ronalda Reagana. Coraz bardziej dawało o sobie znać choroba Parkinsona. Ronald Reagan słabł i coraz większe wpływy w jego otoczeniu zdobywała sobie jego żona. Bardzo specyficzna kobieta, która prowadziła mu kalendarzyk astrologiczny i według tego kalendarzyka Ronaldowi Reaganowi ustalano spotkania.
No, podaję Państwu dwa takie przykładowe czynniki, było ich znacznie więcej. I teraz, jeżeli chodzi o osoby, które wpływały na politykę amerykańską, to musimy popatrzeć na drugi i trzeci szereg postaci, bo Ronald Reagan jako prezydent Stanów Zjednoczonych miał bardzo dużo do pracy, ponieważ w Stanach Zjednoczonych prezydent jest szefem partii politycznej, nominalnym, jest szefem państwa, prawda? Jest szefem rządu. Także jest to człowiek bardzo zaabsorbowany. Tak? Teraz pytanie, kto ma wpływ na prezydenta? Wymieniłem Państwu szereg postaci, szereg urzędów, które mają wpływ na prezydenta. Dobrze się działo w pierwszej połowie lat 80. To jest ten okres, kiedy nałożono na Związek Sowiecki i PRL sankcje gospodarcze, naciskano i Ronald Reagan słuchał się tych ludzi. No niestety w drugiej połowie lat 80. słuchał się już innych ludzi i macie Państwo już parcie, czy de facto powrót polityki détente. Tej polityki, która została zawieszona na pierwszy okres tej dekady, lat 80. Między innymi dzięki wpływowi amerykańskich związków zawodowych AFL-CIO. To AFL-CIO wymusiła wręcz na Reaganie, żeby wprowadził sankcje, żeby zaostrzył swoją politykę, no, grożąc mu konsekwencjami politycznymi. No, wówczas związkowcy mogli wyprowadzić na ulicę tłumy. Ścierali się z Reaganem bardzo mocno, dlatego że Ronald Reagan był osobą, która przedstawiała zupełnie inną wizję polityki społecznej niż amerykańscy związkowcy. Ronald Reagan był neoliberałem, proszę Państwa, i reprezentował tą politykę ze wszystkimi blaskami i cieniami. No, za Ronalda Reagana, jeżeli chodzi o cienie, zaczęła się wielka deregulacja rynków finansowych, prawda? Podobnież za premier Thatcher w Wielkiej Brytanii, tak zwany Big Bang. No dzisiaj borykamy się z konsekwencjami tej potężnej deregulacji, kiedy to korporacje niejako zapanowały nad światem polityki. Może akurat nie w Polsce, prawda, bo mamy tutaj do czynienia raczej z rodzimymi oligarchami. Natomiast w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych jest to wpływ przemożny. I teraz należy popatrzeć na to, skąd z kolei amerykańskie związki zawodowe czerpały swoją wiedzę o tym, co się dzieje w Polsce i że należy wprowadzić te sankcje gospodarcze. No i tutaj w pierwszym szeregu muszę wymienić postać, która miała o wiele większe przełożenie na politykę, na dzieje Polski w latach 80. niż Adam Michnik. I to jest osoba z tego samego niejako obozu, ale osoba o zupełnie innych poglądach, która budowała zupełnie inne ostrze tegoż środowiska. Mianowicie środowiska komandosów, jest to Irena Lasota. Irena Lasota, która jeszcze w latach 60. spierała się Michnikiem, jak powinno to środowisko komandowskie, czy ten ruch studencki, ruch protestu wyglądać. No, Michnik budował, że tak powiem kolokwialnie, sektę dzieci rodziców uprzywilejowanych. Lasota raczej budowała środowisko studenckie, generalnie studenckie, złożone po prostu ze studentów. Generalnie ruch protestu 68 roku to jest zjawisko ogólnopaństwowe. Tak? Te protesty studenckie wystąpiły na wszystkich ważnych uniwersytetach w kraju, a nie tylko w Warszawie i nie tylko wśród komandosów. Prawda? Jest to jeszcze jeden przykład tej historii, którą należy odcyfrować i pokazywać na nowo. Prawda? Jest to akurat ten okres, który został swego czasu zarekwirowany przez pewną grupę polityczną, która się, prawda, skumulowała wokół pewnego tytułu klasowego. Irena Lasota zbudowała taką organizację wespół zresztą z Piotrem Naimskim, który przebywał do 1984 w Nowym Jorku, z Jakubem Karpińskim i z wieloma działaczami, którzy przybyli z Polski, między innymi z Mirosławem Chojeckim chwilowo, ponieważ on wybył za chwilę do Europy, tak zwany Committee in Support of Solidarity. I to z Ireną Lasotą, Lane Kirkland, czy jego przedstawiciele, którzy się zajmowali sprawami zagranicznymi. Lane Kirkland był prezesem AFL-CIO. Jego przedstawiciele, tacy jak Tom Kahn, rozmawiali, jak należy reagować na wydarzenia w Polsce i ewentualnie w przyszłości komu pomagać, kogo wspierać, prawda? Irena Lasota tłumaczyła wszelkie odcienie sytuacji w Polsce, prawda? Które prezentuje obóz niepodległościowy, które prezentuje obóz rewizjonistyczny. No i jak to tłumaczyła? Kto reprezentował obóz niepodległościowy, Atlantę? No więc do końca lat 80. już tak skracając ten temat, Lasota starała się, żeby pieniądze z Zachodu, od amerykańskich związków zawodowych, ale także instytucji, trafiały do Solidarności Walczącej, do Konfederacji Polskiej Niepodległej, do Grupy Roboczej Komisji Krajowej Solidarności, czyli do Gwiazdów i Walentynowicz, aczkolwiek to ostatnie było bardzo trudne, ponieważ Gwiazdowie aspirowali do miana takiego autentycznego przywództwa pierwszej Solidarności.
kiedy Solidarność Walcząca nie aspirowała, uważała się za część tego szerokiego spektrum Solidarności, prawda, z okresu karnawału, natomiast nie uważała się za przywódców. Grupa Robocza Gwiazdów Walentynowicz domagała się po prostu powołania na powrót Komisji Krajowej z okresu karnawału, do czego Geremek, Mazowiecki i Wałęsa starali się torpedować. No więc starała się, żeby pieniądze trafiały nie do tych grup elitarnych, nie do jednolitego przywództwa, do jednolitego kierownictwa, chociażby w postaci tymczasowej Komisji Krajowej czy Sekretariatu Wałęsy, bo taki ośrodek też się w końcu uformował, ale bezpośrednio do regionu, bezpośrednio do drukarni. Prawda? Starała się przez całe lata 80. pozyskać takich kurierów i takich byłych działaczy, którzy rzeczywiście są w stanie rozpoznać swoje środowisko, mają dobre kontakty, no i są w miarę uczciwi. No nie było to takie łatwe, dlatego że nie istniała wtedy instytucja taka jak Instytut Pamięci Narodowej. Toczyła się de facto wojna pomiędzy mocarstwami. I ten, mieliśmy do czynienia z taką wzmożoną aktywnością wywiadowczą. Prawda? Służby były wówczas postawione na baczność i stosowały różnego rodzaju techniki, żeby przedostać się do różnych ośrodków. Także tutaj bardzo pomógł charakter Ireny Lasoty, że ona była w stanie wyczuć, kto jest agentem, kto nie. Ona zresztą bardzo słusznie dzieliła na emigracji działaczy nie na lewicowych, prawicowych, niepodległościowych, nie niepodległościowych, ale na tych, którzy coś robią i na tych, którzy niczego nie robią. Prawda? No, agenci generalnie starali się sabotować pracę, sabotować przerzut pieniędzy i sprzętu do kraju, natomiast ludzie, którzy pracowali, no, mogli się pochwalić jakimiś efektami. Prawda? Był to jeden z przykładów, jak odcedzić jednego drugiego. Pawle, oczywiście, no, jak pozwolisz, nie uciekniemy od pytania o swojego pierwszego antybohatera. Ja może tutaj przedstawię troszeczkę taki dłuższy cytat sześciozdaniowy. Mianowicie profesor Zenckiewicz, który został przez miesięcznikowe państwo uhonorowany nagrodą papieża Grzegorza Wielkiego i odebranie jej odbędzie się w najbliższy poniedziałek. Tam jeszcze uhonorowano dwie osoby, jakby do wypowiedzi z naszego niepodległościowego obozu. Panią premier Beatę Szydło i Mateusza Morawieckiego. W ostatnim Nowym Państwie przeprowadzono z profesorem Cęckiewiczem wywiad, powstał artykuł Alfabet Cęckiewicza i pod hasłem Bolek mamy taką oto wypowiedź. Bolek, czyli Lech Wałęsa. Największe oszustwo w najnowszych dziejach Polski. Podkulturowy typ ludzi z Leni Wielkich, który stał się narodowym dobrem i globalnym symbolem walki z komunizmem. W jego oficjalnym życiorysie w zasadzie nic się nie zgadza. Straszny tchórz, kombinator, wyjątkowy egot, król życia. Kłamczuch, konfident SB, marionetka w rękach czerwonych, którzy nim jednocześnie pogardzali. Budowniczy Polski postkomunistycznej, ale jednocześnie człowiek bezwzględny i cyniczny. Bez empatii, bez miłości i syndrom odrzucenia pierworodnego syna, a przez to niebezpieczny dla Polski i bliskich. Chodysz powiedział mi kiedyś o nim. On zawsze musiał z kimś współpracować. Ma respekt jedynie wobec silniejszych. Dowód na dobrze przeprowadzoną kombinację operacyjną z Matką Boską w klapie. No chyba ta wypowiedź profesora Cęckiewicza jest słuszna po tych ostatnich jego wyczynach, prawda, po śmierci alkoholowej jego syna, jak potraktował profesora. Powiedz mi, czy przez te 6 lat twoja wiedza o nim się powiększyła, jak jego postać postrzegano w Stanach Zjednoczonych? Może najpierw odniesienie do tego cytatu, no, kolegi po faku. Tak, znaczy to jest jakby zdanie osobiste kolegi Sławka o Wałęsie. No, już tam przy różnych okazjach wyrażałem swoje zdanie osobiste na temat Wałęsy. Natomiast jeżeli chodzi o tą pogardę, to generalnie elity komunistyczne pogardzały całą opozycją, prawda? No, Wałęsa był dla nich łatwym partnerem. Natomiast oni mieli to okazywali to poczucie wyższości względem Solidarności przez cały czas. Natomiast jeżeli chodzi o Wałęsę, moją wiedzę na temat tego, czy ona się poszerzyła, zwiększyła, no to ta książka jest w dużym stopniu książką o Wałęsie. Tylko rozróżnijmy, drodzy Państwo, to, co się działo z Wałęsą w latach 70., kiedy był tajnym współpracownikiem przez okres 70-76, a tym, kiedy był już osobą na świeczniku, bo osobą, która miała bardzo duże znaczenie i wpływy, tak, mogła decydować już de facto
o przyszłości naszego kraju. Kimś takim był w latach 80. I myślę, że jego rola w latach 80. jest tak naprawdę słabo zbadana, tak? Że ten okres jego współpracy mógł wpływać na to, że był bardziej lub mniej spolegliwy od komunistów. Natomiast jeżeli miałbym szukać tych najgorszych jego czynów, to poszukiwałbym ich w latach 80., prawda? No, wspomniałem Państwu, że powstał tak zwany sekretariat Lecha Wałęsy, w którym znaleźli się między innymi Geremek i Mazowiecki. No i przez ten sekretariat przechodziły setki tysięcy dolarów, prawda, które, no właśnie, gdzie trafiały, co się z nimi działo. Proszę Państwa, no, pokazuję Państwu, mam nadzieję w tej książce, że mając pieniądze, zwłaszcza w takich warunkach konspiracyjnych, to decyduje się de facto o polityce, że decyduje się o życiu i śmierci działaczy. W sensie politycznym oczywiście, prawda? Decyduje się, kto będzie istniał politycznie, kto założy grupę, kto założy drukarnię, o kim się będzie mówiło, kto zbuduje w ogóle zespół, tak, a o kim nie. No to były takie szczególne warunki, gdzie jeżeli był dopływ pieniędzy, to nie musiałeś de facto pracować i mogłeś się całkowicie zaangażować w działalność polityczną, dosyć szczególną, ale jednak, prawda? No i pod tym kątem ta nasza opozycja różniła się również od opozycji na przykład czechosłowackiej. No, w Czechosłowacji istniał przymus pracy, obowiązek pracy. Tam nie było czegoś takiego, że działacz nie pracował. Musiał pracować i najczęściej pracował po prostu jako palacz w jakiejś kotłowni. No, ten komunizm w Polsce i na Węgrzech był dosyć taki umiarkowany, jeżeli możemy użyć takiego określenia. W przypadku węgierskim nazywa się to wręcz gulaszowy, że ci działacze mogli uprawiać politykę. No i ją uprawiali, tak, z różnymi konsekwencjami. No pieniądze to jest także sposób na demoralizowanie, przekupywanie, na kupowanie ludzi, prawda? Z pieniędzmi wiążą się różnego rodzaju patologie. Już Shin Tzu, cytuję Państwu tego Shin Tzu, pisał, że werbujcie agentów wśród ludzi skorumpowanych, ludzi niezrealizowanych, ambitnych, prawda? Dlatego między innymi moim zdaniem ten temat pieniędzy jest taki ważny i może nam pomóc odpowiedzieć na pytanie chociażby, które zadałeś, prawda? Dlaczego niektórzy, nie będąc agentami, znaleźli się po nie tej stronie, po której powinni się znaleźć. Temat pieniędzy to jest temat w Polsce niezbadany, bo nikt się z tych pieniędzy, żaden osiowy, poza kilkoma, których za chwilę wspomnę, nie rozliczył, nikt nie chciał podjąć tego rodzaju dyskusji, no i nie podejmuje się jej tak naprawdę dzisiaj, prawda? A my się później zastanawiamy, dlaczego pan Kijowski z KOD-u, prawda, no robi to, co robi, prawda? Moim zdaniem nikt nie dał dobrego przykładu, nie pokazał, że trzeba się rozliczać, prawda? Że prowadząc działalność w obronie demokracji, w obronie wolności i niepodległości, no trzeba być transparentnym. No niestety, moim zdaniem, możecie Państwo ze mną zgodzić, nie, nasze elity opozycyjne, opozycja, są bardzo mało przejrzyste, jeżeli chodzi o okres lat 80., prawda? Moim zdaniem nie wystarcza, prawda, mieć status pokrzywdzonego w czasach, kiedy jeszcze był przyznawany. Moim zdaniem trzeba było się wykazać pewnym charakterem, bo będąc uczciwym można było zapłacić taką samą cenę, tak samo wysoką cenę, jak uczestnicząc w jakiejś manifestacji. Po prostu ludzie uczciwi byli przez, jak Państwo zobaczycie na kartkach tej książki, bo analizowałem również materiały bezpieki, byli po prostu eliminowani z gry politycznej. Ludzie, którzy nie są korumpowani, są po prostu trudniejszymi partnerami. To oprócz Anny Walentynowicz i Państwa Gwiazdów jeszcze może tak dodaj troszkę otuchy i pięć tych uczciwych nazwisk, które powinniśmy zapamiętać, a może o których o kiedyś żeśmy wiedzieli, a nam jakoś z tyłu głowy wypadło. Tak, znaczy to są na pewno z polskiej strony, solidarnościowej. Tak. No, te osoby miały bardzo złą sytuację w Polsce, ale nawet kiedy znalazły się na Zachodzie w 1988 roku, było im bardzo ciężko. Generalnie na Zachód trafiły dlatego, że wspomniałem przez mnie, Irena Lasota zakupiła im bilet samolotowy, ale jak już się tam znaleźli, to musieli poszukiwać, no, Gwiazdowie powiedzieli mi wprost, że szukali pracy na miejscu, żeby się utrzymać przez te kilka dni. No nie było tych funduszy, nie było tych pieniędzy od ośrodków zachodnich, prawda, które wspierały demokrację w Polsce. Było im bardzo, bardzo ciężko. Także były to osoby, które były dla nas także po 1989 roku takim głosem sumienia, prawda? I myślę, że można je uznać spokojnie za autorytety. Dorzuciłbym jeszcze do tych autorytetów Kornela Morawieckiego, przywódcy Solidarności Walczącej. Jest to także ta grupa, która była źle widziana
przez elity zachodnie i tam także pieniądze miały nie płynąć. Zresztą Kornel Morawiecki także znalazł się w 1988 na Zachodzie, trochę przymusowo, ponieważ wyrzucono go w okresie, kiedy w Polsce były strajki, żeby przypadkiem nie wypłynął jako nowy lider opozycji. I on dostał, on się spotkał z Zbigniewem Brzezińskim, z Janem Nowakiem również, ale nie tylko on się spotkał, wszyscy działacze tego obozu niepodległościowego, antysystemowego, którzy znaleźli się na chwilę w 1988 roku po tych wszystkich już amnestiach na Zachodzie, spotykali się z Nowakiem i Brzezińskim. No i ci panowie mieli dla nich szczególne oferty. Tak. Dostaniecie od nas sprzęt, dostaniecie od nas pieniądze, a w przypadku Kornela Morawieckiego wejdzie pan nawet do grupy Bilderberga. No jeżeli zrezygnuje pan z haseł niepodległościowych, prawda? To był ten warunek. Macie po prostu przystąpić do rozmów z komunistami. I wszystkie te osoby, które znalazły się poza okrągłym stołem, poza parlamentem przełomu lat 80. i 90., możemy spokojnie uznać za głosy sumienia. Tak? Ja nie uznam jak Andrzej, prawda, że to są jakby osoby nieskazitelne, czy ja generalnie nie uznaję autorytetu. Dla mnie jest jeden autorytet, który chodził kiedyś po ziemi i to był sam Bóg. A później są osoby, które zostały dotknięte przez ten palec Boży, prawda? Podczas jakiegoś okresu swojego życia, prawda? Wiemy, że święty Augustyn miał bardzo kontrowersyjną przeszłość, prawda? Podobnie święty Paweł, prawda? Natomiast są osoby, które bardzo ładnie się później zachowywały. I moim zdaniem, jeżeli chodzi o te osoby, jeżeli chodzi o interpretowanie tego, co się działo przed 89 rokiem, możemy im zawierzyć, prawda? No padło jeszcze może postać ostatnie moje już. Na razie tutaj moje pytanie, potem oddam mikrofon dla szanownych państwa, bo może już za dużo tutaj gadam. I tu jeszcze postać świętej pamięci prymasa Polski, jakbyś mógł powiedzieć, z jakiej okazji znalazł się na kartach tej książki. Ja może pokrótce państwu powiem, o czym jest ta książka. Ona jest o pieniądzach, ale nie chodzi tylko o pieniądze, które płynęły do Solidarności. Nie chodzi tylko o pieniądze, które płynęły do opozycji, ale chodzi generalnie o pieniądze. Chodzi o te pieniądze z kredytów, które przykładowo Rockefeller starał się odzyskać, nie tylko Rockefeller. Chodzi o pieniądze, które płynęły pod postacią pomocy humanitarnej do Polski, które komuniści też także chcieli przechwycić. I chodzi też o pieniądze, które płynęły do ośrodków emigracyjnych, bo one też musiały się z czegoś utrzymywać. Radio Wolna Europa przykładowo założone przez CIA swoją drogą i przez AFL-CIO, czyli Amerykańską Centralę Związkową, czy też Kultura Paryska, no i Biuro Koordynacyjne Solidarności. Takie bardzo kontrowersyjne miejsce, poprzez które płynęły pieniądze do Solidarności, prawda? I na czele którego stał Jerzy Milewski, który po latach okazał się byłym tajnym współpracownikiem, prawda? Ale o którym Amerykanie mieli jeszcze gorsze zdanie, uważali, że jest agentem sowieckim. I dzięki wspomnianej Irenie Lasocie udało się zneutralizować o tyle tego Milewskiego, że amerykańskie elity polityczne zdecydowały się na budowę nie jednego kanału dopływu finansowania, ale wielu kanałów, zdecentralizowania tych kanałów. No i tenże Milewski przez całe lata 80. zajmował się niczym innym jak centralizowaniem całej pomocy płynącej do Polski. Książka zaczyna się w 1918 roku, ponieważ chcę państwu pokazać pewne paralele. Ponieważ Sowieci, komuniści, perelowscy prowadzili już tego rodzaju operacje. Taka operacja nazywała się Operacja Cezary, która polegała na zbudowaniu fałszywej komendy winu, fałszywych kanałów, po to, żeby zinfiltrować emigrację, po to, żeby zebrać do kupy resztki podziemia niepodległościowego w Polsce, prawda? Zinfiltrować, przechwycić dobra, które płyną kanałami, a następnie ogłosić światu, że mamy do czynienia z imperialistyczną prowokacją. I tąż operację Cezary, która skończyła się tak zwaną aferą Bergu, której też sobie państwo tutaj przeczytacie, wedle Lasota, ale także na przykład bardziej kontrowersyjnego Henryka Piecucha, powtórzono na Solidarność w latach 80. Bez takiego sukcesu jak w tamtym okresie, bo wówczas przechwycono całe złoto, które CIA i wywiad brytyjski przerzucały do Polski, ale powtórzono, prawda? I takim odpowiednikiem fałszywej komendy winu był z kolei na emigracji Jerzy Milewski. Jak Jerzy Milewski stał się przywódcą takiego wrażliwego ośrodka, mimo że przez 10 lat przed Solidarnością był członkiem Stronnictwa Demokratycznego, czyli przywódówki PZP, w przyszłości tajnym współpracownikiem, człowiekiem kojarzonym raczej z elitami komunistycznymi w Gdańsku, o tym także na temat książki, także w książce,
jakich miał sojuszników, tutaj wymienię dwa nazwiska, Mirosława Chojeckiego i Seweryna Blumsteina, którzy mu umożliwili, żeby się stał przedstawicielem de facto TKK i Lecha Wałęsy. Więc mamy książkę o różnych płaszczyznach finansowania różnych miejsc, różnych grup. Natomiast jest to też książka o tym, skąd finansowano Solidarność. Finansowano ją oczywiście ze związków zawodowych wspomnianych. Finansowały ją fundacje zachodnie. No i nie mam na myśli, prawda, jakichś tam fundacyjek powoływanych przez domorosłych filantropów, ale przez filantropów takiego większego formatu, jak właśnie David Rockefeller i Ford. Ponieważ Rockefeller nie tylko finansował rząd Rockefeller, ale finansował również opozycję. Tak? Czyli finansował jakby dwie strony sporu, co mu się w przyszłości opłaciło. Prawda? No, te strony jakby spotkały się w pewnym momencie przy pewnym okrągłym meblu. Więc mamy finansowanie przez filantropów. Pieniądze szły z takiej organizacji, bardzo ważnej organizacji, która powołana została na wniosek amerykańskich związków, ale przez Reagana, NED, National Endowment for Democracy. Ta instytucja istnieje dalej, ona finansuje dzisiaj, prawda, no, te kraje, gdzie tam jest zagrożona demokracja. Być może na powrót będzie finansowała polską opozycję niepodległościową w rodzaju KOD-u. Zobaczymy. Pieniądze posyłały organizacje rządowe, takie jak United States Information Agency, która była podległa Departamentowi Stanu, ale także służby specjalne, czyli przykładowo CIA, również służby zachodnich europejskich krajów. Pieniądze płynęły w końcu przez filantropów, którzy byli swego rodzaju pariasami w latach 80. Do nich należy George Soros właśnie. On zaczął zakładać swojej fundacji o nazwie Open Society w różnych krajach. Początkowo miał, jak mnie przekonuje do tego Irena Lasota, dobre intencje. Mianowicie o tym, gdzie płyną pieniądze Sorosa, decydowała właśnie Lasota. I te pieniądze Sorosa płynęły do takich organizacji jak Solidarność Walcząca i wspomniane inne grupy niepodległościowe, a na Węgrzech do organizacji takich, z których wyrodził się później Fidesz, który rządzi na Węgrzech. To się później skończyło. Soros się zaprzyjaźnił z zupełnie innym środowiskiem, ze środowiskiem doradców Lecha Wałęsy. Były wreszcie środki, które płynęły od i przez Kościół katolicki, przez Watykan. Wykorzystywano do tego Bank Watykański, ale również inne banki, które pośredniczyły w przekazywaniu tych funduszy. No, były także również inne kościoły. Kościoły protestanckie organizowały wielkie zbiórki w Stanach Zjednoczonych, żeby finansować w Polsce swoich faworytów. I znowu wracamy do kościoła katolickiego. Prymas Gleb reprezentował umiarkowanym skrzydłem każdej administracji. Prawda? Takim jastrzębiem administracji jest zawsze Pentagon, Departament Obrony, CIA i bardzo często ten doradca do spraw bezpieczeństwa. Departament Stanu to są dyplomaci. No, a dyplomaci zawsze dążą do jakiegoś konsensusu. Gleb uważał, że Jan Paweł II, wspierając te ośrodki finansujące podziemie w Polsce, no, przeszkadza porozumieniu. I dochodziło tutaj do wielu bardzo licznych spięć pomiędzy otoczeniem prymasa Glempa a Janem Pawłem II. W końcu Jan Paweł II stracił swojego wielkiego amerykańskiego sojusznika, mianowicie Ronalda Reagana i jego otoczenie. Jak Państwu mówiłem, doszło tam do pewnego tąpnięcia. No i stał się taką troszeczkę osamotnioną postacią, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Polsce. No i w końcu postanowił zaakceptować rodzący się konsensus. Prawda? Warto o tym pamiętać, bo często się jakby upraszcza ten cały schemat i twierdzi się, że polityka albo, przepraszam, Amerykanie albo obalili komunizm w Polsce, albo nas sprzedali, prawda? Albo Jan Paweł II nas wspierał formacje niepodległościowe, albo wręcz paktował z komunistami. No, polityka i położenie, przykładowo Jana Pawła II, były bardziej skomplikowane niż to. No, polityka jest generalnie bardziej skomplikowana niż nam się wydaje. Jak Państwu tutaj staram się pokazać, bardzo trudno powiedzieć coś takiego, jeżeli się jest, prawda, w polityce, jeżeli się jest dyplomatą, że Amerykanie nas nie popierają albo Amerykanie się na coś nie zgadzają. Po prostu są różne, bardzo liczne, bardzo silne ośrodki wpływu, które wpływają na poszczególnych polityków, poszczególne instytucje.
no i na samego prezydenta, prawda? I dopiero jakby wypadkową tych wpływów jest decyzja tegoż prezydenta. Jest to bardzo skomplikowany proces. I powinniśmy o tym wiedzieć po to, żeby odpowiednio reagować na bieżące wydarzenia, prawda? Żeby być przewidującymi. Więc prymas Glemp miał swoje podejście. Uważał, że kontynuuje linię prymasa Wyszyńskiego, aczkolwiek prymasowi Wyszyńskiemu nie dane było skonfrontować swojej wizji polityki z okresem stanu wojennego, prawda? No zmarł w 81 roku, więc nie wiemy, jak reagował na stan wojenny, prawda? Namaszczony przezeń sekretarz podobno reprezentował linię Wyszyńskiego. Wyszyński był zwolennikiem faktycznie miękkiej linii Edwarda Gierka w łonie partii komunistycznej. Bo tutaj mamy zresztą kolejny problem, mianowicie jak postrzegać Jaruzelskiego i Kiszczaka w obozie komunistycznym. Ponieważ Zachód bardzo szybko się dał przekonać, między innymi dzięki takim ludziom jak Brzeziński i Nowak, że Jaruzelski i Kiszczak, twórcy stanu wojennego, są skrzydłem umiarkowanym w partii komunistycznej, prawda? Twórcy stanu wojennego, który polegał nie tylko na tym, o czym już mówiliśmy sobie z panią wicemarszałek i z Andrzejem przed spotkaniem, na wyczyszczeniu prokuratury, środowisk dziennikarskich, naukowych, kulturalnych, ale polegał na tym, żeby wyczyścić także partię komunistyczną, PZPR i odsunąć autentycznych rewizjonistów. Pamiętacie państwo, że w okresie karnawału powstała taka organizacja jak struktury poziome, która zaczęła się dogadywać na swoją rękę z Solidarnością. Ci ludzie byli internowani, prawda? W milicji powstała przecież Solidarność. Nie powstała nigdy w prokuraturze, przykładowo, prawda? Ale powstała w milicji i ci ludzie byli internowani, trafili do więzienia, dostawali bardzo ciężkie wyroki. Musimy o tym pamiętać. Więc Jaruzelski i Kiszczak zadbali o to, żeby nie tylko służby wojskowe przejęły kontrolę nad rzeczywistością polityczną, ale żeby wytrzebić ostatnich kontestatorów rzeczywistości generalnie PRL-owskiej w łonie partii komunistycznej. No, dość powiedzieć, że Edward Gierek i jego otoczenie też zostało internowane i odsunięte, prawda? Więc bardzo szybko zrobiono z ludzi, którymi się otaczał Gierek, takim jak Olszewski, prawda? Szef dyplomacji za czasów Gierkowskich, zrobiono z nich radykałów. Rozumiecie państwo? Kiedy doszło do sytuacji, kiedy zginął ksiądz Pieluszko, prawda? Bardzo szybko Jaruzelski i Kiszczak wskazali rzekomych twardogłowych wewnątrz partii komunistycznych. Tą narrację szybko transplantowali na rzeczywistość zachodnią, Brzeziński, między innymi Brzeziński i Nowak, bo to nie tylko ci panowie, prawda? I Zachód ufał temu, że Jaruzelski i Kiszczak dbają o to, żeby jacyś twardogłowi nie przejęli kontroli nad partią komunistyczną i doszło do rozlewu krwi. Warto o tym pamiętać, bo jeżeli chcemy interpretować, dlaczego prymas Wyszyński był bardzo niejednoznaczny względem strajku sierpniowego, prawda, to musimy o tym pamiętać, że wewnątrz obozu komunistycznego była frakcja gierkowska i frakcja służb, którą reprezentowali na początku Kania, prawda, który czuwał w KCPZPR nad MSW, i Jaruzelski, który czuwał nad służbami wojskowymi, prawda? Później Jaruzelski pozbył się Kanie, prawda? I to mamy już ten okres, kiedy służby wojskowe przejęły kontrolę nad partią komunistyczną. Warto o tych niuansach pamiętać. Czyli możemy powiedzieć, że na długo przed Michnikiem w Stanach Zjednoczonych pewne postacie, takie, które wymieniłeś, nazwały głównych twórców stanu wojennego, którzy dla mnie są osobiście największymi zbrodniarzami komunistycznymi lat 80. ludźmi honoru. Czy coś w tym jest, prawda? Proszę państwa, z mojej strony to tyle. Ja może jeszcze zapomniałem powiedzieć o walorach ekonomicznych książki, tak, Pawle? To trzeba powiedzieć. Państwo uzyskają podpis naszego szanownego gościa, pana doktora nauk historycznych Pawła Zezaka. Te dwa opasłe tomy łącznie kosztują 70 zł, czyli tak jakbyśmy powiedzieli od sztuki, mogą sobie państwo łatwo podzielić. Jest to nowość, absolutny hit na rynku naukowym. No zresztą wszystkie książki, które Paweł napisał ich cztery, tak? Cztery, o jednej nie znamy, bo promocji książki żeśmy tej wędrowie nie prowadzili. Tak jak powiedziałem, z mojej strony to tyle. Paweł, dziękuję ci, ale jeszcze spotkanie nie kończymy. Proszę bardzo, oddaję państwu głos. Tak jak powiedziałem, można Paweł pytać o prawda rzeczy wszelkie dotyczące historii, polityki, politologii.
nie tylko najnowszej pracy, może część z Państwa z nią zapoznała się z recenzją tej pracy w internecie, ale także o dzieła wcześniejsze. Ja może zapytam Panie Doktorze, bo pewnie tego jeszcze w książce nie ma, ale to, co się dzieje w polityce, ubiegły rok, przełom tamtego i tego roku i też właściwie koniec 15 roku, kiedy zauważyliśmy po wyborach parlamentarnych, kiedy zmienił się obóz władzy i po 8 latach Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory i ustanowiło, powołało samodzielnie rząd i raptem znalazły się w takiej publicznej przestrzeni postacie, można powiedzieć, jak z kapelusza wyciągnięte, wcześniej nieznane, raptem jakieś organizacje, jakieś ruchy. Chciałoby się zapytać, pan ma ogromną wiedzę na temat finansowania tych różnego takiego pozakulisowego. Czy jakieś nasuwają się panu przemyślenia co do tego, jakie to są pieniądze, czy są jakieś zewnętrzne, jakie jest podłoże tych wydarzeń i tych ruchów, które obserwujemy, że działają właśnie od końca 2015 roku, czy też pojawiły się w przestrzeni publicznej na czas wyborów. Czy tutaj ma pan jakieś swoje przemyślenia i zechciałby się pan nimi podzielić? Dziękuję za to pytanie. Bez wątpienia moim zdaniem to finansowanie ze środków zachodnich jest, pośrednio czy bezpośrednio. Zresztą ten scenariusz, który zrealizowano w Polsce, czy realizuje się w Polsce, został przetestowany ostatnio inaczej. Tu został przetestowany, a wykorzystany został w Stanach Zjednoczonych, ostatnio podczas słynnego Marszu Kobiet, który został przy takim wsparciu, prawda, ciepłym Hollywoodu zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, na kartach New York Timesa amerykańskiego ukazał się ciekawy artykuł takiej muzułmanki amerykańskiej, która popierała w czasie wyborów Trumpa, która, to, że się ukazał ten artykuł, też jest pewne nowo, ono wynika z tego, że Trump po prostu wygrał wybory prezydenckie, i New York Times chce uchodzić za gazetę względnie pluralistyczną, jest gazetą lewicowo-liberalną, tak jakbyśmy to określili. I ta pani podsumowała te 400 kilka organizacji, które stały za Marszem Kobiet. Wykazuje, że 50 z nich było finansowanych przez Open Society, George'a Sorosa. A w Polsce taką open society jest po prostu Batory, tak? Jak Państwo wiecie, prawda? Gdzie inne w poszczególnych krajach, na Węgrzech to się nazywa chyba open society po prostu. Tak, pierwszą organizacją Sorosza, pierwszą jego fundacją była po prostu, to się nazywało Fundacja Sorosza. Ona istniała na terytorium Stanów Zjednoczonych, on to później transplantował pod innymi nazwami na kraje tej naszej części Europy. Także te grupy, mówię tutaj o KOD-zie przede wszystkim, na pewno jest finansowane oficjalnie, nieoficjalnie, półoficjalnie przez różne gremia zachodnie, którym zależy na tym, aby pewien obraz Polski następnie utrwalać na Zachodzie, prawda? Z tym się spotykacie Państwo jako politycy, prawda, wędrując, że dostajecie pytania o stan demokracji w Polsce, prawda, i rozwój faszyzmu, postęp faszyzmu w Polsce, stan zaawansowania faszyzmu w Polsce, prawda. Ja słucham i czytam w mediach amerykańskich, ale także zachodnich. I generalnie chodzi o to, żeby następnie ten przekaz, który jest utrwalany na Zachodzie, znowu wprowadzać do Polski na łamach polskich gazet. Przykładowo New York Times czy The Washington Post pisał o tym, prawda, że w Polsce stan demokracji jest w złym stanie, jest zły generalnie, że należy się niepokoić, być może potrzebna jest jakaś interwencja poważnych zachodnich instytucji, na przykład Parlamentu Europejskiego. Swego czasu, jak w Austrii wybory przebiegły nie tak, jak powinny, abstrahując od konotacji politycznej pana Haidera, pamiętacie Państwo, że nałożono sankcje gospodarcze, czy straszono sankcjami gospodarczymi Austrię. Także te konsekwencje mogą być bardzo poważne, oczywiście nie należy ich lekceważyć. Myślę, że odpowiedzią na te wydarzenia powinna być dobra polityka informacyjna, komunikacyjna polskiego rządu i polskich polityków, prawda, o której też rozmawialiśmy sobie z panią wicemarszałek. Jest tu troszeczkę
do poprawy. Znaczy jest co bronić, bo jakby fakty i prawa leżą po stronie obozu rządzącego, prawda, jeżeli chodzi o wydarzenia, które się dzieją na ulicy i w Sejmie ostatnio. Dziękuję. A ja może jeszcze, jak nie ma innych pytań, panie doktorze, a sama postać George'a Sorosza, taka, no nie wiem, dosyć tajemnicza, bo pojawia się jego nazwisko w kontekście właśnie różnych fundacji, w kontekście różnych takich ruchów, które no w cudzysłowie walczą o demokrację, tak? A walczą o jakieś interesy. Mówiliśmy o jego związkach z Davidem Rockefellerem. No, Soros się dorobił wielkiego majątku, ale tak naprawdę to, kogo on reprezentuje, tak? No, gdyby pan troszeczkę szerzej na ten temat zechciał powiedzieć. Mam tu w związku z tym pytaniem takie pytanie dodatkowe o takiego mentora pana Sorosza, którym zdaje się jest pan Petak, tak? Tak, dobrze kojarzę? Popper, tak? To biuro brukselskie i biuro koordynacyjne. Kiedy trzeba było zgromadzić, prawda, taką radę autorytetów wokół tych spraw finansowych, którymi zajmowały się takie szare eminencje, prawda? Liczyło się to, kto liczy pieniądze, kto je księguje, a nie kto jest autorytetem. Prawda? Mam taką, miałem taką ciekawą rozmowę, no właśnie z Mirosławem Chojeckim. I pytałem go, czy filozofowie francuscy, prawda, którymi się otoczył we Francji, w Paryżu, rzeczywiście znali język polski. No, nie był w stanie tego potwierdzić. Prawda? No, to jest chyba jeden z podstawowych wymogów, żeby rozliczyć pisane po polsku rachunki. George Soros ewoluował. Irena Sota na karkach książki. Chcemy wydać w tym roku wywiad z Rzeka. To jest bardzo ciekawa postać, która działała i wciąż działa poniekąd w krajach byłego Związku Sowieckiego, krajach w Europie Środkowo-Wschodniej, na Kubie również, prawda? Na Kubie też mamy bardzo ciekawą sytuację w przyszłości, pewnie też jakąś formę transformacji. Opowiadałem, że Soros ewoluował, że pod koniec lat 80. już mu tak odbiło, że kiedy jej mąż Jakub Karpiński przeczytał książkę Sorosza jeszcze w maszynopisie i mu zasugerował pewne poprawki, Soros się obraził i już się z nimi nie spotkał. Więc to był człowiek, to jest człowiek, który zrobił niesamowitą fortunę, niesamowite pieniądze, niesamowitą karierę, osiągnął niesamowity wpływ na wydarzenia i miał niesamowity zmysł, prawda? Ten zmysł jego ostatnio zawodzi, bo inwestował w to, że będą spadki na giełdach, przede wszystkim w City i na Wall Street, prawda? I to mu się nie udało, bo teraz giełda zwyżku jest, stracił bardzo duże pieniądze. I to jest pewnie też wynik tego, że stracił dystans, prawda, jest twardy grunt pod nogami. Natomiast nie szukałbym sił stojących za Soroszem, czy to jest grono pewnych osób, które znają swoje możliwości, prawda, i znają swoje miejsce w szeregu, mimo że dysponują ogromnymi pieniędzmi. Bo Sorosz moim zdaniem nigdy nie stanie przeciwko wpływom Davida Rockefellera, którego mimo że jest prawdopodobnie najbogatszym człowiekiem, jednym przynajmniej z najbogatszych ludzi na świecie, nie ma na żadnej liście milionerów, prawda? Podobnie zresztą Sorosza. Generalnie bankierów, finansistów nie ma na tych listach najbogatszych ludzi na świecie, a to są ludzie nie tylko najbogatsi, ale również wpływowi. George Soros to jest człowiek, którego poglądy się kształtowały w latach 80. To jego open society, czyli to otwarte społeczeństwo, miało być społeczeństwem pluralistycznym, ale bardzo szybko okazało się, że jednak George Soros ten pluralizm widzi w dosyć szczególny sposób, prawda, gdzie raczej jedna opcja może zdominować scenę polityczną i na Węgrzech przykładowo i w Polsce. Pieniądze później po 1989 roku George'a Sorosza szły tylko do ośrodków postkomunistycznych i takich jak Unia Wolności czy SDS na Węgrzech. Prawda? Ja Państwu tutaj pokazuję taką bardzo ciekawą sytuację, bo George Soros bardzo szybko się zorientował, na tym polega pewnie jeszcze jego geniusz, zorientował się, że można zrobić bardzo dobre pieniądze na transformacji w Polsce i bardzo szybko zaczął wykorzystywać te kontakty, które daje mu niejako Irena Lasota. W sensie przyjeżdżali na zachód pewni ludzie, spotykali się z George'em Soroszem po to, żeby na niego wpływać, żeby dostawać od niego pieniądze, ale to już później George Soros wpływał na tych ludzi, których poznał w Polsce. Taka sytuacja. Więc George Soros począł wykorzystywać te swoje kontakty, zarówno wśród elit polskich, jak i amerykańskich, ale także wykorzystywać
kontakty, które miał David Rockefeller, jego przełożenie na Departament Stanu i poszczególne departamenty, żeby pisać słynny plan Balcerowicza. Także jeżeli chcielibyśmy być ścisłymi i jakoś nazwać tak miarodajnie plan Balcerowicza, to musielibyśmy go nazwać planem Sorosza, Rockefellera, Sachsa, Liptona i Balcerowicza. Tak wygląda. Ja Państwu opisuję ten proces tworzenia się tego planu, także w poszczególnych departamentach amerykańskich, gdzie wprost urzędnicy amerykańscy nazywali go planem utraty suwerenności przez Polskę. I oni nie dowierzali, że elity polskie, jakiekolwiek, czy komunistyczne, czy nie, będą w stanie się zgodzić, żeby taki plan został zaaplikowany. Prawda? Plan, który zwany jest kiedy indziej terapią szokową, którą słusznie postkomunista Kołodko nazwał terapią też szokiem bez terapii. Prawda? I to nie koniec jakby tej historii, tak? Bo tą terapię powtórzono później na Rosji. Tak? Bo tak naprawdę nie chodziło o to, co jest w Polsce, bo Polska była strasznie zadłużona, była krajem w najgorszej sytuacji finansowej. Poszczególne kraje, poszczególne banki nie chciały już inwestować, dawać żadnych kredytów, prawda? Chciały ściągnąć to, co się dało. No ściągnęły to podczas, dzięki właśnie planowi Balcerowicza i planowi prywatyzacji, prawda? Ale tak naprawdę mierzono w Eldorado. Tym Eldorado była Rosja. Chodziło o to, żeby się dostać prędzej czy później do Rosji. Później mamy przeskok z Polski do Rosji. A to jest teraz Ukraina? O tak. Jak wiecie Państwo, Zbigniew Brzeziński bardzo, bardzo szybko się zaangażował w sprawy ukraińskie. On jest znawcą, ekspertem Davida Rockefellera od różnych spraw. To jest bardzo wpływowy człowiek, mimo tego, że jest wiekowy, mimo tego, że Obama nie chciał skorzystać z jego wybitnych umiejętności. To jest człowiek do tego stopnia wpływowy, że to on zapraszał Jimmy'ego Cartera, a nie Jim Carter jego do Komisji Trójstronnej. I to między innymi Zbigniew Brzeziński decydował, że należy postawić na Jimmy'ego Cartera jako kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Także Brzeziński zresztą wychował bardzo wpływowe dzieci, prawda? Jego syn, bodajże Michael, mogę się tutaj pomylić, jest dyplomatą amerykańskim, był niedawno ambasadorem Danii, a córka Mika Brzeziński jest bardzo wpływową prezenterką, tak? bo trudno to czasami rozróżnić i określić amerykańskiej stacji CNN. Także to jest bardzo wpływowa postać i rzeczywiście ma Pani rację, że natychmiast, kiedy pojawiła się sytuacja, w której Ukraina na gwałt potrzebuje zastrzyku kredytowego, pojawił się Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który także jest bohaterem tej książki, bo Międzynarodowy Fundusz Walutowy po dziś dzień reprezentuje bardzo szkodliwą, moim zdaniem i zdaniem wielu ekspertów, politykę pomocową krajom biednym, rozwijającym się. I natychmiast pojawiły się takie osoby jak George Soros, jak David Rockefeller, prawda? Musicie Państwo znowu, bo pojawiła się swego czasu dyskusja nad tym, czy słusznie robi Orban, dogadując się z Putinem, czy nie. No to teraz postawcie się Państwo w roli Orbana, który ma do wyboru albo pieniądze w Międzynarodowego Funduszu Walutowego, za którym stoi finansjera światowa, a łotrem Putinem, prawda, który oferuje pieniądze, prawda, niemalże bezprocentowe, tak? Bezodsetkowe. Tak? Więc Orban, moim zdaniem, jako wytrawny polityk, stara się lawirować między tymi dwoma ekstremami, nie mając, podobnie jak my, rodzimych po prostu bankierów, finansistów, rodzimych w sensie, prawda, ludzi, którzy u nas zakładali banki, prawda, i te banki się rozrosły i mogą konkurować z wielkimi zachodnimi koncernami. Jeszcze chciałem się zapytać, bo wspomniał Pan, że Obama postawił no, nie na Brzezińskiego, którym rozumiem jakąś tam współpracę zaproponowano, ale postawił na jakby opcję Clintonów. I opcja Clintonów z kim jest związana? To jest ze środowiskiem Rockefellera, czy by to, jak Pan to widzi? To jest towarzystwo, w którym, wie Pan, bardzo trudno rozpoznać, ono się różni między sobą niuansami. Clintonowie to są przyjaciele Bushów. Trump to jest przyjaciel Clintonów, który finansował i kampanię Clintona, a Billa, i do Senatu Hillary Clinton, który był lobbystą, który finansował całą scenę polityczną amerykańską, zarówno republikanów, jak i demokratów. Państwu powiedziałem, Bushowie doradzili Trumpowi wybór sekretarza stanu. To są takie niuanse. Obama był takim czynnikiem troszeczkę zewnętrznym, bo on przyszedł do
do polityki i do rządu z pewnymi kompleksami. Przede wszystkim chciał rozbroić imperium kolonialne, za jakie uważał Stany Zjednoczone, i to mu się poniekąd udawało. No, paraliżował po prostu politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Tego konsekwencje Państwo obserwowali się na Bliskim Wschodzie, to Ty dzisiaj obserwujecie, i w Afryce Północnej. Hillary Clinton niekoniecznie ma takie kompleksy, ale za nią stoją jakieś interesy. Proszę zwrócić uwagę, że w pewnym momencie Hillary Clinton rozstała się z administracją i przyszedł John Kerry, prawda, który realizował już politykę bardziej zbliżoną z oczekiwaniami Baracka Obamy. Barack Obama, który w przeszłości otaczał się komunistami, który miał bardzo ciepłe zdanie o Rosji, bardzo szybko zmienił to zdanie po resecie w 2010 roku. Prawdopodobnie no, nie zmieniłby tego zdania, gdyby nie to, że Putin postanowił go potraktować jak uczniaka. Prawda? Clintonowi robili bardzo dobre interesy z Putinem. Wszystko się popsuło, bo się popsuły kontakty biznesu. To są takie różnego rodzaju powiązania i interesy, których my nie dostrzegamy. My dostrzegamy dopiero wypadkową tych interesów. Czasami możemy ją wyczytać między wierszami, ale bardzo często nie jesteśmy w stanie wyczytać, dowiadujemy się dopiero po latach, jeżeli od jakiejś służby wypuszczą jakąś informację do prasy, albo jakiś polityk postanowił coś zdradzić. Czyli bardziej biznes, czy bardziej ideologia? O, jedno i drugie. A w Davos spotykają się i politycy, i finansiści, i przyjechał George Clooney, który się fotografował z Mateuszem Morawieckim, prawda? Morawieckim, który jest bardzo, bardzo ciekawym, obiecującym partnerem dla Amerykanów, ma bardzo dobre recenzje w prasie amerykańskiej, chyba najlepszy spośród wszystkich polityków. Zresztą to jest też pewna umiejętność, żeby rozmawiać z tamtymi ludźmi, z tamtymi ludźmi. To są bardzo specyficzne środowiska. Należy mieć pewną wiedzę o procesach globalizacyjnych, jakie zachodzą. Trzeba mieć pewne kontakty, prawda? Bardzo trudno operować na scenie międzynarodowej, nie mając pewnych kontaktów, nie mając kogoś, kto komuś poleci, prawda? Więc to się wszystko ze sobą liczy i składa. No widzicie Państwo, Rex Tillerson do niedawna był szefem wielkiej korporacji, prawda, zajmującej się wydobyciem ropy naftowej, współpracującej z Rosją, prawda? Dzisiaj jest politykiem, szefem Departamentu Stanu. Cała rada gospodarcza Trumpa, jest taka rada, składa się z miliarderów, właścicieli wielkich korporacji. Zresztą prawie cały rząd Reagana składa się z miliarderów. To jest bardzo niebezpieczny rząd, dlatego że w nim jest nadmiar finansistów. A szefem Departamentu Handlu jest, umknęło mi imię, Ross Wilbur, który przez 24 lata był szefem Rothschild Investment. Szefem Departamentu Skarbu, bardzo ważnego departamentu, jeżeli chodzi o politykę finansową Stanów Zjednoczonych, jest Munchin, umknęło mi imię, który przez 20 kilka lat był bardzo znacząco wpływową postacią w Goldman Sachs. To są ludzie wszyscy wywodzący się z sektora finansowego, prawda? Zresztą Trump się wywodzi z Nowego Jorku i żył w tym środowisku, żył w tym kotle, prawda? Powiązań biznesowo-finansowo-politycznych, prawda? Sam był lobbystą. To nie jest żaden człowiek spoza establishmentu. To jest człowiek, który jest częścią tego establishmentu. Natomiast był w stanie przekonać dużą część opinii publicznej, no i niestety także Polaków w Polsce i na migracji. I tutaj bardzo szkodliwą rolę, znaczy nie mam co zarzucać po prostu, należy ewentualnie zarzucać tym, którzy wierzyli, był niejaki Max Kolonko, który Państwu po prostu przekazywał wiedzę prosto z Russia Today. Obserwowałem i obserwuję tą politykę amerykańską nie tyle z dnia na dzień, a nawet z godziny na godzinę. I jeżeli porównać ten transfer informacji, który przekazywał Max Kolonko na swoim kanale, porównać to właśnie do Russia Today, ewentualnie do Al Jazeera, to było prawie to samo. To było takie wykrzywianie, takie bardzo kładł akcenty tam, gdzie powinien, prawda, żeby Państwu przedstawić Trumpa jako człowieka, który jest niemalże Kaczyńskim amerykańskiej sceny politycznej. No w ogóle to jest wręcz szokujące, co tutaj mówisz. Dla mnie dlaczego? No, jeżeli się mylę, to mnie wyprowadź z błędu albo utwierdź w tym, że mam rację. Wydaje mi się, tak jak postrzegałem do tej pory historię USA z naszej perspektywy Polski niepodległościowej, że dobrem dla Polski niepodległej bądź dobrem dla dochodzenia Polski do niepodległości
jest prezydent z Partii Republikańskiej. Takim był Ronald Reagan, jak żeśmy do tej niepodległości dochodzili. To teraz wobec tego dla polskiego rządu niepodległościowego, który naród wybrał w demokratycznych, jak najbardziej wyborach, poza oczywiście wewnętrzną targowicą, do której należy, wiadomo, kto je będziemy wymieniać, jakie stacje, jakie media, jakieś tam kody, prawda, fundację Batorego, ten rynek tu wewnętrzny znamy. Kto najbardziej teraz zagraża stabilności z zewnątrz polskiego parlamentu jako władzy ustawodawczej, polskiego rządu jako władzy wykonawczej? A pewnie Państwa zaskoczy, ja uważam, że tylko PiS jest w stanie sobie zaszkodzić. Jeżeli PiS będzie się wewnętrznie kłócił, nie będzie się starał trzymać pewnego fasonu, pewnej dyscypliny wewnętrznej, to sobie zaszkodzi. Poza tym PiS będzie odporny. Znaczy, PiSowi sprzyja, bardzo sprzyja polityka międzynarodowa. Słabną państwa europejskie, które były bardzo i są bardzo wrogie. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, mamy wielką niewiadomą. Teoretycznie Trump, jeżeli poważnie go traktować, a ostatnio przynajmniej teoretycznie realizuje swoje obietnice, wydaje executive's orders, które w pewnym sensie stanowią realizację jego programu wyborczego, no to nastąpi tu jakiś reset. Natomiast my jesteśmy państwem niepodległym i suwerennym i chcą z nami rozmawiać Chińczycy. Co my sądzimy o tych Chińczykach, wiemy o tych Chińczykach, to jeżeli chcą z nimi rozmawiać, to powinniśmy z nimi rozmawiać. Powinniśmy rozmawiać na jakimś szczeblu Rosjanami, przykro mi bardzo, dlatego że Rosjanie bardzo blisko współpracują z Chinami i do tego zresztą dąży Trump, prowadząc politykę prorosyjską. Nie dlatego, że jest przyjacielem, fanem Putina, a dlatego, że próbuje rozbić sojusz rosyjsko-chiński, żeby postawić tamę interesom chińskim na Pacyfiku, prawda? Próbuje osłabić wpływy ekonomiczne Chin, wpływy ekonomiczne, czyli wpływy polityczne na to, co się dzieje na świecie. Próbuje obronić prymat Stanów Zjednoczonych na świecie. Powinniśmy, jak zwykle, prawda, budować jakąś formę koalicji w Europie Środkowo-Wschodniej. Białoruś? No Białoruś jako pewien taki hub interesów chińsko-rosyjskich obecnie jest oczywiście ciekawym pośrednikiem do rozmów, chociażby z Kremlem, prawda? Powinniśmy rozmawiać ze wszystkimi, prawda? Powinniśmy koordynować tę politykę zagraniczną, bo ja nie widzę wspólnej polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że Mateusz Morawiecki prowadzi swoją, Antoni Macierewicz prowadzi swoją. Widzę, że prezydent Duda prowadzi swoją. Kto jest jeszcze takim? No, minister Waszczykowski prowadzi swoją. Minister Szydło, pani premier Szydło jest tutaj wycofana, no ale Jarosław Kaczyński prowadzi swoją, no przecież Wiktor Orban się spotyka z Jarosławem Kaczyńskim. No więc należy tą politykę zagraniczną skoordynować i rozpracować różne scenariusze. Tych scenariuszy ewidentnie zabrakło na wypadek, gdyby Trump wygrał wybory. Moim zdaniem Trump był najgorszym możliwym kandydatem z wszystkich, zarówno z Partii Republikańskiej, jak i Demokratycznej. Natomiast jako człowiek, który się interesuje i zna nieprzewidywalność czasów i amerykańskiej polityki, zresztą ja zakładałem, podobnie jak wielu mądrzejszych ode mnie, że Trump nie wygra praw wyboru, a wygrał. Więc w momencie, kiedy wygrał, było pół na pół, że jest w stanie wygrać wybory prezydenckie. Więc należało zakładać scenariusz, że wygra te wybory i należało szukać kontaktów, prawda? Później się nasz obóz rządzący, który pewnie w większości tutaj jakoś wspieramy, czy mu sprzyjamy, nie był troszeczkę na to przygotowany. Także powinniśmy wyszukać szanse i wyszukać zagrożenia, wystrzegać się różnego rodzaju potknięć, no i starać się szukać partnerów tam, gdzie chwilowo można. Bo polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych może się zmienić tak samo, jak nieprzewidywalny i zmienny w swoich nastrojach jest Donald Trump. Przekonywał mnie ostatnio jeden z szefów ważnego tygodnika, że Trump szybciej niż Obama się sparzy na Trumpie. No może się sparzy, może nie. Prawda? Nie należy na to liczyć. Należy po prostu rozmawiać i z Trumpem, i z Putinem, i z Xi Jinpingiem. Wiecie Państwo, jakie ciekawe mamy czasy, prawda? Ja to troszeczkę odnoszę do lat 30., prawda? Gdzie mamy do czynienia raczej z czasami nie wzoru do naśladowania, ale w postaci charyzmatycznych, prawda? Mussolini, Horthy, Piłsudski, Hitler, Stalin, prawda? I tutaj podobnie. Trump, prawda? Orban, tak dalej, można wymieniać. Są to postacie, prawda?
które bardzo łatwo mogą doprowadzić do sytuacji pewnego rozwiązania kryzysowego na świecie. Także powinniśmy się wystrzegać, no i budować przede wszystkim dyplomacją jakąś sferę obronną na naszej rzeczywistości, prawda? Niekoniecznie polegać na wojskach i obronie terytorialnej, bo to jest troszeczkę złudne. Jesteśmy żadną siłą wobec nawet armii rosyjskiej. Nie mówiąc o tym, co Chiny mogą nam uczynić, prawda? I nie powinniśmy liczyć za bardzo na to, że Amerykanie, zwłaszcza pod rządami Donalda Trumpa, są w stanie nam w każdej chwili przyjść z pomocą. Panie doktorze, wspomnieliśmy kilka minut temu o Ukrainie. Co pana zdaniem Polska, polski rząd teraz powinien zrobić, żeby w przyszłości czerpać z Ukrainy takie korzyści finansowe, jak obecnie z nas czerpią chociażby Niemcy? Mówi pan, żebyśmy troszeczkę nadrobili to, czego nam zabrakło podczas naszego uczestnictwa w misji irackiej, tak? Gdzie Amerykanie nam odmówili wszystkich tych przyjemności, jakie wiążą się z okupowaniem tak bogatego kraju jak Irak. Nie, no należy na pewno prowadzić politykę wymiany gospodarczej, politycznej, kulturalnej, edukacyjnej, bo jak pokazuje przypadek George'a Sorosa i David Rockefellera, to później jest z kim rozmawiać, są partnerzy do dyskusji. Społeczeństwo ukraińskie jest nam coraz bardziej przychylne dzięki temu, co Rosja wyprawia na wschodnich wybrzeżach Ukrainy. I uważa Polskę za takiego swojego pośrednika w kontaktach z Unią Europejską, no i także ze Stanami Zjednoczonymi, prawda? Więc jesteśmy tu w stanie w przyszłości, w kontekście oczywiście przyszłościowym, czynić więcej, prawda? Ta współpraca gospodarcza może na początku nie przynosić żadnych większych owoców, ale w przyszłości na pewno będzie procentowa. Tak? Powinniśmy się zachowywać jak kolonizator względem Ukrainy, raczej jako partner. Mimo mojej słabości, prawda, i pewnego zastoju cywilizacyjnego, prawda? Bo Ukraina dzisiejsza to taka Polska przełomu lat 80. i 90. Jednocześnie kraj bardzo bogaty o jakichś zasobach, prawda? Surowce z kolei. Czyli dobrze rozumiem, że pana zdaniem powinniśmy się bardziej odchodzić na wschód, bardziej na tutaj na gospodarczo, na wschód, na kontakty biznesowe, jak też w późniejszym czasie można mówić o polityce bądź też innych tutaj zachowaniach. Dobrze rozumiem? I jeszcze jedno pytanie. Od czego powinniśmy zacząć? Co powinno być buforem? Czy jednak ta Białoruś, czy bardziej właśnie zacząć rozmawiać prędzej z Chinami, żeby móc zacząć eksportować na dużą skalę do Rosji między innymi? Powinniśmy grać na wielu, bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, tylko generalnie polityka polega na wielu fortepianach, tak? Powinno się robić ileś tam rzeczy równocześnie z mniejszą, większą intensywnością. Powinniśmy sobie budować zaplecze w postaci porozumień, w postaci współpracy z różnymi ościennymi krajami, dlatego żeby być później właśnie tym partnerem i pośrednikiem dyskusji ze Stanami Zjednoczonymi. No, tam łatwiej będzie z Trumpem rozmawiać, kiedy my będziemy, prawda, w jakimś sojuszu tutaj lokalnym chociażby, prawda? To łatwiej nam będzie wywrzeć na niego nacisk, lub też drożej nam będzie, no będziemy mogli się drożej jemu sprzedać, że tak powiem, brutalnie. Prawda? Jeżeli będzie chciał tutaj nas, czyli będzie chciał rzeczywiście w jakiś sposób zdruzgotać NATO i kreować swoją politykę z Rosją. No, moim zdaniem, bo myślę, że od tego powinniśmy zacząć, od tego powinni zacząć analitycy rządowej, od odpowiedzi na pytanie, jakie są wektory polityki globalnej. Moim zdaniem Trumpowi nie uda się rozerwać tego sojuszu chińsko-rosyjskiego. Po prostu Rosja jest krajem, Rosja i Chiny są krajem bardziej stabilnym niż Stany Zjednoczone, nawet pod rządami Trumpa. Dlaczego? Dlatego, że Trump pół na pół wygrał te wybory tak naprawdę. Jeżeli chodzi o tak zwane popular vote, czyli generalnie o głosy, to przegrał, prawda? Prawie 3 miliony głosów na rzecz Hillary Clinton. On wygrał, jeżeli chodzi o poszczególne tak zwane electoral, college electoral vote, czyli głosy tak zwanych elektorów. Tutaj wygrał rzeczywiście.
Po drugie jest kwestia kadencji, prawda? Ta kadencja może trwać 4 lata, ale może zostać skrócona, bo wszyscy państwo są obecnie w Stanach Zjednoczonych obstawiane zakłady bukmacherskie, prawda? A jest tutaj pół na pół, czy kiedy nastąpi impeachment Donalda Trumpa. Donald Trump próbuje sobie budować zaplecze wewnątrz partii republikańskiej w postaci tego Big Barta i tak zwanego alt-right movement, czyli takiego odpowiednika właśnie Jobbika, z takich nacjonalistów amerykańskich, prawda? Ale to budzi dużą nieufność elit amerykańskich. Jemu bardzo trudno jest rozmawiać z kongresem amerykańskim złożonym z takiego establishmentu partii republikańskiej. A ma bardzo trudną drogę do przebycia w rozmowach z człowiekiem, z którym trzeba rozmawiać na pewno, jest to szef kongresu amerykańskiego, Speaker of the House, Paul Ryan. To jest taki nominalny lider partii republikańskiej. Oczywiście Trump jest taką głową tej partii republikańskiej, ale jako szef kongresu Ryan ma bardzo dużo do powiedzenia. Ryan nie sprzyja Trumpowi, jeszcze niedawno uważał go za patologicznego kłamcę, jak duża część establishmentu amerykańskiego. Także rozumiecie państwo, sytuacja z Trumpa nie jest tak stabilna, jak on próbuje to wykrzyczeć poprzez swoje tweety i swoje takie buńczuczne wypowiedzi, jak i to on jest wspaniały, cudowny i przemożny. Za chwilę może po prostu przestać być politykiem. Moim zdaniem Rosja nie zaryzykuje jakichś śmiałych kroków wobec Chin, tym bardziej, że nie wiem, czy państwo słyszeliście i o tym akurat poinformowała Russia Today, wczoraj czy przedwczoraj, że Chiny zaczęły transportować głowice nuklearne pod granicę z Rosją, prawda? Rosja się zaniepokoiła, ale ustami Pieskowa no, zbagatelizowała to jako jakieś zagrożenie, prawda? No, Chińczycy dają do zrozumienia Rosjanom i Amerykanom, żeby nie próbowali tutaj niczego tworzyć wspólnie, bo są w stanie posunąć się bardzo daleko. Ja jeszcze można chciałem dopytać. Proszę państwa, może ile jeszcze mamy czasu przede wszystkim? Jeszcze te dwa pytania. Dwa pytania, tak? Tylko dwa, bardzo krótko. Ja chciałbym się zapytać o politykę historyczną, prawda? Polskie obozy koncentracyjne, co pan tam na to, jak sytuacja się przedstawia i jak odczucie pana, jak to się będzie przedstawiało, czy można? I druga sprawa, no tutaj nic nie było wspomniane. Energetyka wiadomo oddziaływuje na politykę. I tutaj był prosił, prawda, no związany tutaj z budową tych i temu podobnie, a to wpływa wszystko na politykę i stosunki międzynarodowe. Kilka zdań proszę. Mogę dołączyć do tego pytania? Proszę. Taki aspekt, no wiadomo, jak tutaj pan mówi, że ta książka, teza jest główna, to chodzi o pieniądze. Niektórzy jeszcze twierdzą, że chodzi o ropę. Można powiedzieć, że to samo. I chciałbym się spytać się o jaka będzie polityka Trumpa w zakresie no, globalnych zasobów surowcowych. Poniekąd to będzie miało wpływ na Polsce, bo wiadomo, jeżeli baryłka pójdzie do góry, no i od razu wzrośnie cena ropy, benzyny, inflacja, ma to bezpośrednie przełożenie. Jak pan to widzi, jakie to będzie miało też w kontekście jakby Chin, bo tu nie tylko są producenci, ale też i rynki zbytu, prawda? Nie będę udawał eksperta od wszystkiego, jeżeli chodzi o energetykę, ja oczywiście popieram w każdej formie, prawda? Bo to na pewno jest, bo tam w pewnym sensie gwarantuje bezpieczeństwo, prawda? I taką suwerenność bytową. Jeżeli chodzi o polskie obozy koncentracyjne, no to tutaj należy rozpocząć działania dyplomatyczne, ale w tą sprawę powinni się zaangażować także teoretycy, czyli historycy, filozofowie i dziennikarze, bo problem jest głębszy i szerszy. A czy ja się nie zgadzam w ogóle z twierdzeniem, że zginęło 6 milionów Żydów w czasie Holokaustu? Nie chodzi mi o bynajmniej o prawda, kłamstwo Holokaustu, etc., etc. Są różne teorie. Chodzi o to, że nie było czegoś takiego w tamtym okresie jak państwo Izrael. Tak? A ci Żydzi mieli jakieś obywatelstwo. Tak? Więc zginęło 6 milionów Polaków, prawda? No i odpowiednio, prawda? No wśród tych Żydów, którzy ginęli w obozach koncentracyjnych, byli Francuzi, Holendrzy i tak dalej. Od tego zacznijmy, bo stosujemy cały czas kryterium rasowe, tak? Rasowe, nie narodowościowe, nie państwowe, tylko rasowe. Prawda? Bo być może ci Żydzi, którzy ginęli w obozach, czuli się Polakami, prawda? A nie czuli się przedstawicielami państwa, które nie istniało. Znaczy istniały kolonie w Palestynie, kolonie rzeczywiście syjonistów i nie tylko syjonistów, którzy budowali tam zręby państwa, przyszłego państwa w Palestynie. Ale jako tako państwo nie istniało, więc zacznijmy po prostu od tego, że obalmy to kryterium, prawda? Bo tymi liczbami później łatwo się posługują różnego rodzaju geszefciarze i manipulatorzy.
tak, którzy chcą nie tylko wyłudzać, ale chcą biczować Polskę tymi liczbami. Prawda? Później są tego rodzaju sugestie, że Polacy wymordowali, uczestniczyli w mordowaniu Żydów, prawda? Obywateli nieistniejącego państwa Izraela. Więc zacznijmy od tego, prawda, i powinna się przetoczyć przez nasze media dyskusja, w której powinni uczestniczyć właśnie eksperci. Ja ekspertem od spraw żydowskich nie jestem, są tacy eksperci. A jednym z nich jest chociażby Marek Schodakiewicz, który swego czasu zasiadał w Radzie Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. On może na pewno pomóc, bo rozumie specyfikę amerykańską, jeżeli chodzi o ten temat. Drodzy Państwo, jak ja zwiedzałem Muzeum Holokaustu w 2010 roku, to książki Grossa, które opowiada głupoty o dalszym ciągu Holokaustu, prawda, po 1945 roku, były na witrynie, były na froncie książek na temat generalnie Holokaustu, prawda? Czyli taki ciąg dalszy Holokaust. Kongres Polonii Amerykańskiej, ja tu opisuję walkę Kongresu Polonii Amerykańskiej, a nie tylko z Polish jokes, ale właśnie z kłamstwem dotyczącym uczestnictwa Polski w Holokauście. To były bardzo trudne polemiki. Prymnik wiodą pewne środowiska żydowskie, nowojorskie, ale musicie Państwo także dostrzegać te subtelności, jeżeli chodzi o Żydów, prawda? My często twierdzimy, niektórzy twierdzą, bo Żydzi. Proszę Państwa, ale co innego Izrael, co innego ta organizacja żydowska. Są różni Żydzi, są różne organizacje, no i Żydzi żyją w różnych miejscach świata. Żyją wreszcie w Polsce. I teraz, proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że 70% Żydów amerykańskich popiera partię demokratyczną, która działa przeciwko interesowi państwa Izrael. Tak? Wspiera Palestynę. Przecież Obama się wywodzi z tej partii. Tak? Także rozumiecie Państwo, że Żydzi wspierają zagładę państwa Izrael. Moim zdaniem, gdyby nie państwo Izrael obecnie w Palestynie, to mielibyśmy tam dzisiaj państwo, ale islamskie. A Ziemia Święta byłaby teraz burzona przez no, morderców i barbarzyńców, prawda? Także musimy zwracać uwagę na te subtelności, po prostu ideologizować dyskusję na temat tych spraw. No i tutaj wielka rola do odegrania dla dyplomatów i dla polityków obozu rządzącego. Pan się pytał o ropę naftową, czy jaka to będzie polityka Trumpa. No, Trump jest wielkim zwolennikiem dalszego uniezależniania się Stanów Zjednoczonych od surowców z Bliskiego Wschodu. Ostatnio poparł budowę tego wielkiego rurociągu z Kanady, prawda, do rafinerii amerykańskiej. Wspiera odwierty, on starał się wstrzymać te odwierty, prawda? Się starał, prezentował politykę ekologów. Na początku twierdzono, że wznowu po prostu politykę wrogów państwa amerykańskiego, wrogów zewnętrznych. No bo rzeczywiście niektóre posunięcia Obamy no, zakrawają wręcz o zdrady państwa amerykańskiego. No, to jest temat na osobną dyskusję. No i Trump będzie tutaj bardzo pronaftowy. No, facet, który został szefem Departamentu Stanu Tillerson, no, był wielkim zwolennikiem porozumienia z Rosją w imię wspólnych odwiertów na Pacyfiku i Arktyce. Prawda? Przeciwko jakby państwom Zatoki, tak? No tak, chodzi o to, żeby zminimalizować także rolę państw Zatoki, no, które są coraz mniej obliczane. Zwróćcie uwagę Państwo, że obrama to swoją polityką bardzo niezrównoważoną, ale być może mającą jakiś długofalowy sens, przyczynił się do rozkładu tradycyjnych sojuszy amerykańskich na Bliskim Wschodzie. Tradycyjnym sojusznikiem była Arabia Saudyjska, która zaczęła powątpiewać w Stany Zjednoczone, ponieważ Stany Zjednoczone zaczęły flirtować z Iranem, który jest szyicki. Jest kwestia Izraela. No, Netanyahu był wrogiem personalnym i politycznym do Baracka Obamy. Zresztą pojawiają się takie głosy, prawda, że kwestia tych przecieków i rozwalenia de facto kampanii wyborczej Hillary Clinton tymi dokumentami, które publikował Wikileaks, to jest robota nie tylko Rosjan, prawda? A za to zemstą na Izraelu Baracka Obamy było poparcie nie wprost, prawda, bo Amerykanie wstrzymali od głosu słynnej rezolucji ONZ potępiających budowę osiedli, prawda? Na co Izrael odpowiedział budową tych osiedli, dlaczego budową tych osiedli. Także sytuacja na świecie jest bardzo dynamiczna i bardzo ciekawe, czy Trump będzie chciał podtrzymać te kontakty, prawda, z Iranem, prawda? Na wszelki wypadek. Rozumiecie Państwo teraz te dążenia, prawda, i tą celowość w dążeniu do zbliżenia z Rosją, prawda? Kiedy
Chiny zagrażają, bo Chiny się bardzo mocno instalują na Bliskim Wschodzie. Bardzo mocno. W momencie, kiedy Ameryka stała się nieprzewidywalna, Saudyjczycy, ale także Iran zaczął bliżej rozmawiać z Chinami. Chiny bardzo mocno instalują się w Afryce i w Ameryce Południowej. Prawda? Stąd ta silna kontra Trumpa. Jeżeli Trump reprezentuje jakieś środowiska, to reprezentuje środowiska także nafciarzy. Ja Państwu tutaj rysuję taki generalny podział, jaki miał miejsce przez dekady. On się troszeczkę zmienił po dziś dzień. Na nafciarzy i handlarzy. Nafciarze reprezentowali elity południa Stanów Zjednoczonych, Teksasu, południowej Kalifornii, Arizony, prawda? Tam, gdzie się pojawia ropa naftowa. I z tych środowisk wywodzi się George Bush. To jest środowisko nafciarzy. Zresztą sam założył firmę naftową, Zapata Oil Company, która była taką de facto przykrywką dla CIA. No, takie właśnie biznesy były takim łatwym narzędziem dla CIA, żeby infiltrować właśnie te kraje, gdzie Amerykanie, prawda, instalują swoje wieże wiertnicze. I drugie środowisko to środowisko handlarzy, czyli finansjery. Finansjery wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, prawda? Czyli właśnie tych wszystkich Rockefellerów, Morganów i tak dalej, i tak dalej, prawda? I te środowiska się ze sobą ścierały, ale nie znowu się tak ścierały, że się obrażały na siebie, tylko w końcu, jak powstawała jakaś administracja, to dogadywano się między sobą, prawda, gdzie będzie jaki przedstawiciel jakiego obozu, prawda? Największe takie zachwianie na rzecz tych elit wschodniego wybrzeża było w administracji Jimmy'ego Cartera, prawda? Tutaj nafciarze byli bardzo niezadowoleni, prawda? Mówi się, że Kennedy padł ofiarą zamachu właśnie dlatego, że postanowił wybić się w pewnym momencie na niezależność od obydwu środowisk. Także o tym Państwo sobie przeczytacie, bo pewnie rzuci Państwo troszeczkę pewien snop światła na te tak zwane teorie spiskowe na tym zamachu Kennedy. Pan może, jeżeli ja pozwolę sobie tutaj dodać jeszcze parę uwag na temat nowego prezydenta USA. No mnie buduje jedna rzecz, nie będę się wypowiadał na temat tej wielkiej polityki międzynarodowej, o której mówiłeś, bo tak się nie znam, ale jeden z dziennikarzy, pan Terlikowski, imię mnie umknęło w dzisiejszej Gazecie Polskiej, napisał dla mnie taki bardzo budujący artykuł, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa. Przede wszystkim jest chrześcijaninem, ma Boga w sercu. Nieprawda. A to nieprawda, dobrze, to będę mówił panu, dobrze, ale momencie, dokończę. Będzie ukrócone lobby gejowsko-pedalskie, kliniki aborcyjne nie dostaną pieniędzy. Donald Trump jest osobą niewierzącą, to ponad wszelką wątpliwość udowodnili dziennikarze i generalni publicyści opisujący scenę polityczną amerykańską. On się rzeczywiście reklamował z Pismem Świętym podczas kampanii wyborczej. Twierdził, że Pismo Święte jest drugą jego ulubioną książką obok jego osobistej książki Art of Deal. Natomiast Donald Trump nie uczęszcza do przybytku, on jest prezbiterianinem bodajże. Nie uczęszczał przynajmniej do kościoła. Rzeczywiście powołuje się na Pana Boga, była w amerykańskiej polityce, no nawet Barack Obama musiał się powoływać na Pana Boga. Barack Obama był uważany za protestanta bezdenominacyjnego, cokolwiek to oznacza. No jest po prostu niewierzący, tak. A przez chwilę uczęszczał do takiego kościółka, takiego radykała antyamerykańskiego Jeremiah Wrighta, który mówił o tym, prawda, że w Ameryce panuje faszyzm, prawda, i biali dokonują holokaustu na Murzynach. No, to tam takie niuanse. Natomiast Trump jest niewierzącą, natomiast bardzo wierzącą osobą jest jego zastępca, Mike Pence. Były gubernator Indiany. On jest katolikiem z wychowania, później miał okres niewierzenia i zbliżył się do kościoła protestanckiego. Jest w takim kościele protestanckim, takie coś może się zdarzyć tylko w Stanach Zjednoczonych, który uznaje zarówno denominacje protestanckie, jak i kościół katolicki. No, generalnie protestantyzm jest zaprzeczeniem katolicyzmu. Tak się zrodził zresztą. A tutaj jest to jakby ze sobą się łączy, więc Mike Pence jest bardzo sobą religijną. Przyznaje się do Pana Boga od bardzo dawna, Donald Trump od niedawna. Donald Trump jest osobą, która reprezentuje szeroko pojęte elity polityczne i celebryckie Stanów Zjednoczonych. Prowadzi się bardzo wolno. Wychodzą bardzo niesmaczne rzeczy na temat jego temat. Zresztą, drodzy Państwo, żeby Państwu dać tego obraz, jakiś czas temu w Stanach Zjednoczonych wyniknął taki skandal. Polegał on na tym, że był pewien biznesmen, nazywał się Epstein, który miał swoją wyspę, która się nazywała Sex Slave Island, na której były takie młode kobiety, które miały usługiwać, prawda,
jurnym starszym milionerom i na którą, na tą wyspę wspólnym samolotem latali ze sobą i Clinton, i Trump, i na przykład Kevin Spacey, prawda? Więc mówcie Państwo, uważajcie z tą religijnością, religijnością Trumpa. Natomiast ta jego, rzeczywiście ta jego polityka antyaborcyjna i anty-LGTB, ona będzie wynikała z tego, że Trump po prostu musi zjednać sobie partię republikańską, konserwatystą, mieć swojego wiceprezydenta, prawda? Trump jest ignorantem, w przeciwieństwie do Ronalda Reagana nie czyta niczego, ma trudności generalnie z pisaniem, nawet jego tweety polegają na tym, że dyktuje sentencje swoim sekretarkom, prawda? Jest człowiekiem, który słucha się ludzi. No niestety w jego najbliższym otoczeniu są ludzie tacy, jak mówiłem, generał Flynn, Steve Bannon, no jest niestety Rex Tillerson i szereg różnych osób. Jeszcze w czasie kampanii wyborczej otaczali informacje, jeżeli chodzi o sprawy związane z Rosją, Europą Środkową Wschodnią, związane z Gazpromem po prostu. A ja o tym pisałem o tym na kartach gazety, której Państwo nie czytacie, Gazety Obywatelskiej Kornela Morawieckiego. Jeszcze kilka osób zwracało uwagę w Polsce niestety na tą rzecz, między innymi Irena Lasota na łamach Rzeczpospolitej, jaki jest problem z Trumpem. A poza tym, no niestety, no, mamy za dużo w Polsce ekspertów od wszystkiego i takie są tego konsekwencje, prawda, że na intuicję opisują nam rzeczywistość w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Wystrzegajmy się specjalistów od wszystkiego. Dziękuję, Pawle, za taki wspaniały wywód. Nie wiem, wydaje mi się, że po tym, co powiedziałeś, no ja osobiście jestem w szoku. Powinieneś może się spotkać z panią naszą minister Marią Anna Anders. I może jej, nie wiem, z córką generała, ona jest naszą postacią, która promuje Rzeczpospolitą w świecie, w Stanach Zjednoczonych. Czy przekazać te uwagi? W każdym bądź razie, no, jestem w szoku, powiem szczerze, bo tak jak mówię, Pawle, no, nie jestem aż tak obytym człowiekiem w świecie. Raczej troszeczkę staram się postrzegać świat w barwach polityki czarno-białej, białe to dobre, czarne to złe. A to, co po środku, kolorowe to pedalskie, wytęczone. Słuchaj, no Partia Republikańska zawsze mi się będzie kojarzyć z Ronaldem Reaganem. Pawle, gdy 13 grudnia uczestniczy we wszelkim Marszu Niepodległości i Solidarności w Warszawie, który przychodzi koło ambasady amerykańskiej, a staramy się być w prawie każdym, no tam zatrzymujemy się przed pomnikiem prezydenta i znosimy okrzyki cześć i chwała Reaganowi. Zasmuciłeś mnie, że nie jest drugim Ronaldem Reaganem. Nie, jest drugim Wałęsą i drugim Berlusconi, niestety. Ojej. Ale lepiej się mile rozczarować niż po prostu sobie... Ale miejmy nadzieję, że się mylisz. Ja z amerykańskim Wałęsą. Może się zmienić, prawda? Miejmy nadzieję... Znaczy, jest, może się zmienić, prawda? No jest Wałęsą mimo wszystko na miarę Ameryki, prawda? No tam no jest ten tamtejszy Wałęsa będzie lepszy mimo wszystko. Pawle, to może w ten sposób już na zakończenie, tylko powiedz to króciutko, tak bądź nie. Powiedzmy, w Stanach Zjednoczonych od dawna ukształtował się polityczny system dwupartyjny, tak? Mamy dwie partie, partię republikańską i demokratyczną. Powiedz mi, czy powiedzmy, gdy mówiłem, że ja bym chciał, żeby tak było, że republikanie to dla mnie to jest takie polskie Prawo i Sprawiedliwość, a partia demokratyczna to obóz targowicko-platformerski, czy się mylę? Wiesz co, ja bym bardzo chciał, żeby PiS się w przyszłości stał taką partią republikańską, która będzie zawierała w sobie wiele różnych nurtów, bo tak to powinno wyglądać. Bo myślę, że w tym kierunku jakby ciążymy, tak? Stabilizują się jakby dwie strony sceny politycznej, gdzie PiS mógłby być partią centroprawicową, bo taką jest partia republikańska, centroprawicową. Ona ma w sobie liberalne skrzydło w postaci Bushów, prawda? I skrzydło bardzo, bardzo konserwatywne. I takim skrzydłem bardzo konserwatywnym, podpartym ruchem Tea Party, było środowisko konserwatystów, z którym się wywodzi Mike Pence, prawda? Czyli mamy Trumpa, który powiedzmy zapisał się do tej partii republikańskiej parę lat temu, bo on tak zmieniał te partie, prawda? Raz był w demokratycznej, raz republikańskiej, prawda? Dzisiaj jest jakby z tego lewicowego skrzydła partii republikańskiej, natomiast jego wiceprezydent jest z prawego, szef kongresu Paul Ryan jest takim prawicowcem fiskalnym, jakbyśmy powiedzieli, wolnościowcem, jeżeli chodzi, bo Trump jest interwencjonistą, żeby było jasne. On nie jest prawicowcem takim, prawda, jak, nie wiem, no, w Polsce. Korwin-Mikke, mnie się ten człowiek nie podoba, więc nie powiem. Ale no, pan Michalkiewicz, prawda, gdzie wolność rynkowa i tak dalej.
To jest człowiek, który, prawda, wymuszał ostatnio na wielkich koncernach amerykańskich, żeby pozostały na terytorium Stanów Zjednoczonych, a to już nie jest wolno rynkowe, prawda? Poza tym generalnie ludzie, którzy wywodzą się z korporacji, są bardzo takie ciekawe opracowania porównujące dyktatory do rządów, dyktatury do rządów, prawda, prezesów korporacji, że oni podobnie rządzą, prawda, podobnymi jakby sposobami muszą rządzić, struktura jest hierarchiczna, prawda, piramidalna. Więc Trump będzie miał mentalność siłą rzeczy, prawda, taką autorytarną, tak i będzie. Mamy naprawdę różnych, bardzo ciekawych specyficznych, są homoseksualiści, którzy są republikanami, prawda? Żeby partia republikańska powinna być, PiS powinien być taką partią, w której każdy znajdzie coś dla siebie, będzie miał poczucie, że ona reprezentuje po prostu jego interes, a nie jakąś wąską grupę, tak zwane mniejszości, prawda, jakkolwiek je pojmujemy. W Stanach Zjednoczonych poza mniejszościami, prawda, jak to się mówi na tle seksualnym, jest problem rzeczywiście rasowy i problem Stanów, tak, bo są Stany jednak, które dążą do secesji. Politycy amerykańscy tak budują swoje rządy, żeby jakby takie zapalne punkty były bardzo szybko, prawda, stłamszone jeszcze w zarodku. Więc trzeba udobruchać, prawda, i Teksas, i trzeba Nowy Jork udobruchać, prawda? Trzeba udobruchać i Hollywood, ale i kościoły protestanckie, prawda, które są bardzo takie bardzo zachowawcze, jeżeli chodzi o poglądy. Także w tą stronę bym poszedł, że raczej, że PiS jest jakby dopiero fragmentem partii republikańskiej na tą chwilę. No ale jeżeli dba o to, żeby przedsiębiorstwo amerykańskie zostało na ziemi amerykańskiej, to przyznaję, że jest amerykańskim patriotą. Tylko króciutki komentarz, bo już mamy czas. Znaczy, on robi teraz jedną dobrą rzecz, o której ostrzegały amerykańskie związki zawodowe swego czasu, które dzisiaj już wyglądają zupełnie inaczej. Od 1995 roku doszło tam do puczu i związki zawodowe, zamiast zajmować się po prostu robotnikami, pracownikami, zajmują się właśnie uczęszczeniem w paradach homoseksualistów, takich politycznych homoseksualistów. Przecież można być homoseksualistą i nie chcieć być zaliczanym do środowisk LGBT, prawda? To jest całkiem zrozumiałe. I tym się zajmują dzisiaj związki zawodowe. Natomiast zawczasu, za Lejna Kirklanda, tego Lejna Kirklanda, który finansował Solidarność, który nazywał Balcerowicza szkodnikiem, uważano, że nafta jest, tak wynegocjowana nafta, jak ją zaproponował liberalny tandem Bush i Clinton, bo Clinton wdrożył tak naprawdę naftę, jest szkodliwa dla i pracowników, i dla przedsiębiorców amerykańskich. I okazało się, że mieli rację. Dlatego, że kiedy tylko otwarto granice, prawda, kiedy zniesiono te cła, korporacje amerykańskie czmychnęły szybciutko do Meksyku, prawda, a kiedy polepszyła się sytuacja rynkowa w Chinach, prawda, kiedy Chiny, władze chińskie znęciły niskimi cłami, niskimi podatkami biznes światowy, no to czmychnęły z Meksyku do Chin. Czyli de facto, jak powiedzieli kolokwialnie, i Amerykanie, i Meksykanie obudzili się z ręką w nocniku. Nie było ani miejsc pracy, prawda, ani rodzimego biznesu, prawda, rodzimej produkcji na terytorium, na rodzinne terytorium. Także tutaj, prawda, idąc tym tropem, że nie wszystko jest czarno-białe, będą takie rzeczy, które Trump będzie robił dobre, tak? I tutaj myślę, że kwestie reformy edukacji i służby zdrowia mogą być naprawdę rzeczą pozytywną, tak? To w polityce zagranicznej i tej polityce, którą obserwujemy przez pryzmat Polski, no będą rzeczy negatywne, moim zdaniem. Ale ja się mogę mylić i Trump może zmienić zdanie, także może być różne. Panie, dziękuję Ci bardzo. Tak jak powiedziałem, dałeś tutaj dużo do myślenia. Naprawdę troszkę jestem zszokowany, ale nie tylko ja. Tą wizją, no ja może już kończąc, powiem tylko tyle, że trzymam mimo wszystko jednak za nowego prezydenta Tomasa kciuki, żeby mu się udało, tak jak ja to widzę. Chciałbym, żeby był amerykańskim patriotą, żeby był pro-niepodległościowy w stosunku do naszej Rzeczpospolitej. No i mam nadzieję, że w końcu doczekamy się zwrotu z Rosji postsowieckiej w roku Tupolewa, a z tego co wiem, to chyba jest jakaś chyba większa szansa na odzyskanie go niż przy prezydenturze kandydatki Partii Demokratycznej. Paweł, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Państwu.
na zakończenie powiedzieć, że wielki ukłon i szacunek dla Pawła, bo ta książka nigdzie jeszcze w Polsce nie była promowana. W Warszawie będzie dopiero promowana w marcu. Węgrów jest pierwszy. Węgrów jest pierwszy. Dlatego ci Pawle bardzo dziękuję. Przyjeżdżaj zawsze, kiedy tylko sobie będziesz życzył. Na pewno dla twojej wielkiej wiedzy, wspaniałej, skromnej osoby znajdziemy czas, żeby posłuchać twojego wykładu historycznego. To co? Przyznacie państwo, pasjonująca rozmowa. Pan doktor ma tak dużo informacji na tematy, no w ogóle nam przecież nieznane, bo gdzieś tam podskórnie czujemy pewne rzeczy, prawda, że się coś dzieje w tak zwanym drugim obiegu. Tutaj pan nam to wszystko tak wspaniale tłumaczy, a myślę, że książka zawiera bardzo dużo właśnie takiej wiedzy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję Andrzejowi za zorganizowanie kolejnego bardzo ciekawego spotkania.